sesję Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim. W tej sesji udział bierze 15 radnych, także mamy kworum do podejmowania uchwał. W związku z transmisją i nagrywaniem obrad sesji Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim informuję, że obszarem objętym filmowaniem jest ta część sali, w której znajdują się stały obrad. Dane osób znajdujących się na sali, zabierających głos podczas posiedzenia i znajdujących się w obszarze filmowanym mogą zostać wykorzystane dla potrzeb realizacji transmisji, nagrań oraz protokołów obrad. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest przy wejściu na salę, na stolikach gości oraz na stronie internetowej gminy. Do porządku obrad w ostatniej sesji w ustawowym terminie nie wpłynęła żadna poprawka. Protokół został sporządzony i podpisany. Został przyjęty. Przechodzimy do punktu, pod punktu D. Informacja przewodniczącego. Panie Przewodniczący, tak. Mam uwagę do porządku obrad. Tak. Chcę zgłosić w tym momencie chcę zgłosić poprawkę do porządku obrad. A wykreślenie z porządku obrad punktu 6 podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność mienia gminnego, w której jest przetargowy. W jaki sposób to uzasadnić? W dniu wczorajszym udałem się na miejsce, obejrzałem te działki, poznałem z panem dyrektor przedszkola. Z panem dyrektorem po prostu nikt nie uzgodnił pisemnie. Żadne pismo z urzędu nie wpłynęło z taką informacją, że działki są na sprzedaż, co na sądzi na ten temat. Ja uważam, że tutaj radca mógłby się wypowiedzieć w tym temacie, że skoro te działki są przyległe do drugich działków, czyli bezprzetargowych, to powinno się skonsultować to z wszystkimi zainteresowanymi. Więc uważam, że byłoby zasadne wykreślenie tego punktu z porządku obrad, żeby pan burmistrz się zwrócił do pani dyrektor z takim pisemnym zapytaniem. Pani dyrektor odpowiedziała, mielibyśmy czas zapoznać się z tym, usiąść, przedyskutować. Tym bardziej, że tutaj naprawdę ta sprawa nie jest sprawą na gąsą. Tu nie ma potrzeby, to nie jest sprawa jakaś pilna, którą musił jakieś terminy, obowiązane terminy bezwzględnie obowiązujące. Nic się nie stanie, jeżeli byśmy wycofali ten punkt z porządku obrad. Ja rozumiem, że tutaj potrzebna jest bezwzględna większość, czyli głosy musi być 8 głosów za. I po prostu by było naprawdę dobrze, gdybyśmy jeszcze raz tutaj poznali opinię na piśmie. Tym bardziej, że mógłby się radca wypowiedzieć, czy faktycznie mi się wydaje, że tam chyba by była potrzebna opinia taka właśnie tych wszystkich działek przyległych. Jak one, bo prawie na wyjazdu, ale tak samo tą działkę mogłoby przejąć przed szkołę, tak? A tamta osoba z drugiej strony. Więc składam wniosek o wykreślenie tego punktu z porządku obrad. Dziękuję. Znaczy ja tylko mogę tutaj tytułem wyjaśnienia panu radnemu, że przedszkole gospodarowanie mieniem gminy, także tutaj nie mamy do czynienia z innym podmiotem, który miałby się wypowiadać. To jest jak gdyby kwestia właściwie z... Znaczy mówiąc na wprost, właścicielem tej działki, na której jest przedszkole, jest gmina. Czyli tak naprawdę ja powinienem, jako burmistrz gminy, powinienem zapytać siebie jako burmistrza gminy, czy nie wnoszę sprzeciwu w kwestii sprzedaży tych działek, skoro ja jako burmistrz tej gminy wnoszę pod uchwałę możliwość ich sprzedaży. Te działki przylegają bezpośrednio do terenu przedszkola i zasadą by było nie zaszkodzić, nic nie stoi się na przeszkodzie, jakbyśmy to odroczyli co najmniej miesiąc. Naprawdę nic nie stoi. Myśmy się zapoznali z opinią przy pani dyrektor, czy rady, bo na dzień dzisiejszy nie wiemy, co będzie za kilka lat. Trzeba się zastanowić naprawdę, jeżeli podejmiemy dzisiaj tą uchwałę, to ona już jest w tym momencie, już nie mamy odwrotu. A może to naprawdę, ja uważam, że byłoby skandalem zastanowić się, czy dyskutować jeszcze raz ten temat, poznać opinię pani dyrektor i przedszkola w Nowej Sakacjowej. Czy was zastanawia? Dziękuję pani. Ja spróbowałem jeszcze na to sekretarz, że uchwała nie oznacza zbycia, tak? To jest tylko i wyłącznie intencja państwa, która będzie oczywiście stwarzała, jeżeli pan mówi radny o miesięcznym okresie, to z całą pewnością w tym czasie nie nastąpi zbyć
chcieli Państwo zawsze, gdyby taka potrzeba zawsze, może się po prostu wycofać z tej uchwały w tym okresie, prawda? Poproszę o cały nasz. Ale można by wystąpić o opinię do Pani Dyrektor. Ale z jakiego tytułu? Proszę podać powód, z jakiego tytułu Pani Dyrektor ma się w tej sprawie wypowiadać. Ale Państwo, prosiłbym, jak mi to najmniej zajmowania głosu. Tak, bo zaczynałem się robić tutaj mały jarmark. Radny Berdy chciał zająć głos. Mi się wydaje, rozumiem Pana radnego Majera, że chodzi mu o to, żeby nie bywać tej działki z uwagi na to, że dzisiaj na dzień dzisiejszy są te działki dzierżawione, ale w przyszłości nie wiadomo, co będzie w przedszkole. Jest 500+, a może być dzieci jeszcze więcej. Wobec powyższego, jeżeli dzisiaj sprzedamy tenże teren, to wówczas okaże się, że w przypadku rozbudowy przedszkola nie będzie miejsca. Wobec powyższego ja popieram wniosek Pana Radnego Majera, aby wycofać w porządku obrad ten punkt. Znaczy ja się nie upieram. Jeżeli Państwa wola jest taka, żeby o tym nie procedować, to proszę bardzo, Państwo zdecydujecie za chwilę. Tyle tylko, że jak się spodziewam, jeszcze w dniu dzisiejszym na tej sesji padnie parę propozycji zrobienia pewnych jakichś inwestycji w postaci chodników, lamp czy dróg. I na to też trzeba mieć pieniądze i metodą na pozyskiwanie środków w gminie jest sprzedaż mienia, ta, która jest możliwa, jest uprawniona. Ale Państwo zdecydujecie, ja się nie opieram. To nie jest dla gminy być albo nie być, albo żyć, albo nie żyć. Z tym, że chcę powiedzieć, że ta uchwała została wywołana, ponieważ dotychczas dzierżawiący wystąpili z wnioskiem o sprzedaż na powiększenie działek przyległych. A może, jeżeli mogę ja się odnieść, to czy nie można było zrobić faktycznie tak, jak Pan Radca Prawny powiedział, samo podjęcie uchwały nie jest, powiedzmy, tak jakby aktem sprzedaży, tak? A dopiero, powiedzmy, po konsultacjach, albo w razie przyjęcia uchwały nie jest Państwa. To jest bardziej skomplikowana procedura. Musimy uchwalić, muszę ją uchylić, a żeby uchylić, to musimy mieć jakieś powody. Ale ja nie proponuję, żebyśmy nie sprzedawali tych działek. Po prostu, żebyśmy odłożyli w czasie jeszcze raz się przyjrzeli zasiadanej opinii Pani Dyrektor na piśmie, żeby ona się wypowiedziała, bo Rada Podobieńcza trzyma Pani Dyrektor z przedszkola. Otóż, że przecież tematycznie naprawdę nic nie, żadne terminy nas nie rządzą. Dziękuję Pani Radna, tak Pani Burmistrz. Ponieważ widzę, że Pani Dyrektor jest tu obecna, może spytajmy, czy Pani Dyrektor ma jakiś pomysł na to. Niech Pani Dyrektor wypowie, czy jest zainteresowana tymi działkami, czy nie. I to nam powinno ułatwić. Czy Pani Dyrektor chciałaby się odnieść? Znaczy, chciałabym najpierw przemyśleć, ale na chwilę obecną, bo to, że może nie jest aż tak, ale patrząc w przyszłość, mamy coraz więcej dzieci z niepełnosprawnościami duchowymi, nie mamy koniecznie na przykład do rehabilitacji tych dzieci, żeby nie zostawić zajęcia z terapii narodowej, czy w ogóle z terapii narodowej. Nie tylko że budynek, ale jednak nie mamy tych miejsc. Można by tam tak szybko teraz miesiąc można by nam zrobić na szkoły podobne dla dzieci, gdzie, ale to jest tak mówię na szybko teraz wymyślone. Dobrze, dziękuję Pani Dyrektor. Zresztą kolega radny złożył wniosek, który i tak muszę poddać głosowaniu. Więc poddaję po głosowanie wniosek radnego Majera o wykreśleniu z porządku obrad punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy gminnego w trybie bezprzetargowym. Kto jest Państwem za wykreślenie tego punktu z porządku obrad? Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 9 jest za odrzuceniem wniosku, sprzeciw było 5, 1 wstrzymał się od głosu. Punkt 6 został wykreślony z porządku obrad. Nie ma. Za
dlatego, że zmienił się nam porządek obrad, proszę o przegłosowanie porządku obrad w wersji bez punktu 6. Kto jest Państwa za przyjęciem porządku obrad z wykreślonym punktem 6? Przystępujemy do głosowania. W głosowaniu udział wziął 15 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do porządku obrad przyjętego przez Państwa. Przechodzimy do podpunktu D. Informacja przewodniczącego Rady i przewodniczącej Komisji Stałej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Mieliśmy przerwę wakacyjną. Mimo tego w każdy poniedziałek pełniłem dyżur w Biurze Rady. 13 lipca brałem udział w dniach krzyża i w składaniu kwiatów pod ogonikiem upamiętniającym 30-lecie katastrofy lotniczej nad Jeziorem Królewskim. 1 sierpnia brałem udział w posiedzeniu Komisji Skarg i Wniosków. 8 sierpnia brałem udział w zebraniu w sprawie organizacji dożynek. 26 sierpnia brałem udział w posiedzeniu Komisji Oświaty i Gospodarki w sprawie przygotowania jednostek oświatowych do nowego roku szkolnego. 27 brałem udział we wspólnym posiedzeniu komisji opiniującej materiały na sesję. 28 z panem burmistrzem byłem na otwarciu sceny pływającej nad Jeziorem Królewskim. Brałem udział w dożynkach gminnych. Przygotowałem materiały na dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczących komisji stałych o sprawozdanie. Komisja Gospodarki. W okresie wakacyjnym Komisja Gospodarki Gminy Rolnictwa i Ochrony Środowiska spotkała się 26 sierpnia i sprawdziła przygotowanie opieki szkolnej do nowego roku szkolnego. Wnioski i uwagi zostały przekazane panu burmistrzowi oraz dyrektorom placówek. Wreszcie również udział w komisji wspólnej w dniu 27 sierpnia oraz czynny udział na dożynkach gminnych, które odbyły się 24 sierpnia. Natomiast 27 sierpnia uczestniczyliśmy w uroczystości otwarcia sceny pływającej nad Jeziorem Królewskim. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 24 sierpnia udział w komisjach gminnych. 27 sierpnia 2019 roku zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji uchwał przeciw protestacji. Przewodniczący Komisji, Przewodnicząca Komisji Skarg i Wniosków. W okresie międzysesyjnym komisja odbyła dwa posiedzenia 15 lipca i 1 sierpnia, na których rozpatrzyła skargi wpływające od mieszkańców oraz uczestniczyła w dniu 27 sierpnia w posiedzeniu Komisji Stałych, opiniując uchwałę na dzisiejszą sesję oraz członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uczestniczyli w tym zadaniu 24 sierpnia. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Oświaty. Komisja Oświaty w okresie międzysesyjnym spotkała się dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie komisja odbyła w dniu 26 sierpnia. Wraz z Komisją Gospodarki odwiedziliśmy zespół szkół, gdzie zapoznawaliśmy się z przygotowaniem do rozpoczęcia roku szkolnego. Również członkowie komisji odwiedzili nowo powstały żłobek i przedszkole. Drugie posiedzenie nastąpiło dnia 27 na wspólnym posiedzeniu komisji, gdzie opiniowaliśmy materiały na dzisiejszą sesję oraz członkowie komisji uczestniczyli w dniach krzyża i dożynka gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Podpunkt E. Sprawozdanie burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. Informacje pisane od Państwa otrzymaliście w materiałach przed sesją. Mogę tylko dodać, że w ostatnich dniach bardzo intensywne prace związane z przygotowaniem nowego roku szkolnego. Uczestniczyłem w wielu przedsięwzięciach, bardziej natury gospodarczej niż precyzyjnej. Chcę powiedzieć, że na dzień jutrzejszy wszystko na to pracuje. Jestem pewien na 99%, że zamykamy procedurę rejestrowania żłobka, czyli jutro zostanie zarejestrowany. Czyli zgodnie z zapowiedzią 2 września żłobek rusza w pewnym zakresie. Przedszkole uważam za przygotowane w 100%. Nie ma żadnych zaburzeń, jeśli chodzi o możliwość funkcjonowania. W dniu dzisiejszym uczestniczę w posiedzeniu Rady Pedagogicznej, krótko w posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i wręczyłem akt mianowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jednej z nauczycielek. Również uczestniczyłem w otwarciu, powiedzmy takim dostojnym otwarciu sceny pływającej na Jeziorze Królewskim w Krzyżu Wielkopolskim.
No i na bieżąco trwały prace takie związane z przygotowaniem wrażeń dokumentacji projektowej bieżących urzędów, jeśli były pytania. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdań? Dziękuję. Jeżeli nie ma, to przechodzimy do, można powiedzieć, głównego rozdziału naszego porządku rozwag do podejmowania uchwał. Jak Państwo wiedzą, na ostatniej wspólnej komisji po wielogodzinnych dyskusjach udało nam się dojść do porozumień, więc myślę, że dzisiejsze podejmowanie uchwał będzie dość sprawnie. Przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Proszę przewodniczących komisji o wydanie opinii. Komisja Gospodarki. Opinia pozytywna. Komisja rewizyjna. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Komisja skargi wniosków. Opinia pozytywna. Komisja pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Wszyscy byli za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10 przez 81 przez 2019 z 27 czerwca 2019 zmieniającej gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Krzyż Wielkopolski na 2019 rok. Czy są pytania do uchwały? Tak, proszę pani radna. Ja mam pytanie, czy w tym roku były w tym kolonie dla dzieci i wyjazd na kolonie były? Tak. Bo nigdzie nie widziałam wiadomości na ten temat. Były? Kolonie były. Na kolonie wyjazd na co roku? Był. Wyjazd był. Był? Ale nie tylko kolonie. Nie tylko kolonie. Ja ten temat nie mam dlatego. Pół kolonie to na miejscu, a kolonia to wyjazd. Był wyjazd na kolonie. Tak. Czyli był. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie ma. Proszę opinię Komisji Gospodarki. Czy opinia pozytywna? Komisja rewizyjna? Jednogłośnie pozytywna. Komisja Skargi Wniosków? Opinia pozytywna. Komisja Oświaty? Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za było 12, jeden był przeciw, dwóch się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie gminy Krzyż Wielkopolski. Czy są pytania do uchwały? Nie ma, więc proszę o opinię Komisji Gospodarki. Opinia pozytywna. Komisja rewizyjna? Pozytywna. Komisja skargi wniosków? Komisja zaopiniowała pozytywnie. Komisja oświaty? Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Przepraszam, można kwestię formalną? Tak. Ja nie rozumiem, bo te uchwały są datowane tam. 5, 19, 26 lipca, 21, 26 sierpnia w projektach, więc... To są te sprawozdania projektu. Poprawy, żeby było właściwie z dzisiejszą samą. Znaczy pani radna, ja sam prosiłem powiedzmy pana burmistrza, że jeżeli uchwały będą gotowe troszkę wcześniej, żeby nie zlekać z nimi, czy to po prostu je dostarczać na bieżąco, czyli to jest data utworzenia projektu uchwały. Tak? Od dnia 19 lipca już po tym, bo proszę pisze po tym datę. Tak, po uchwale dzisiejszą zostanie taki zostanie. Dzisiejsza data. Jeżeli uchwała zostanie podjęta, to zostanie dzisiejsza. Mamy chronologię powstawania tego dokumentu. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do punktów
5 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej wymowy dzierżawy. Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Proszę o opinię. Komisja Gospodarki? Komisja Rewizyjna? Komisja Skargi Wniosków? Komisja Oświaty? Dziękuję bardzo. Po wykluczeniu punktu 6. Po punktem 6 będzie podjęcie uchwały w sprawie. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu podjęło się 15 radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydata zgłoszonego na ławnika. Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Proszę o opinię. Komisja Gospodarki. Pozytywna. Komisja Rewizyjna. Pozytywna. Komisja Skargi Wniosków. Zaopiniowała pozytywnie. Komisja Oświaty. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Nikt się nie wstrzymał. Nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Można? Tak, proszę. Ponieważ nie do to wychodziły wnioski takie, że siedzący tu na sali obserwatorzy, czy Państwo, nie wiedzą o co chodzi. Mnie się wydaje, że ta uchwała jest o tyle ciekawa, żebyście Państwo wiedzieli, kto jest w tej komisji do wyboru tej albo z powyższego, że na razie na nich przewodniczący, czyli kto będzie zaprzeczał tej komisji. Zgodnie z uchwałą w skład zespołu powołuje, znaczy powołuje na celem zaopiniowania kandydata zgłoszonego na ławnika, powołuje się zespół w składzie. Pani Halina Delegała, przewodniczący zespołu, pani Teresa Pławińska, członek zespołu, pani Jolanta Korbik, członek zespołu. Do zadań zespołu należy zapoznać się ze zgłoszeniem kandydata na ławnika i sprawdzenie, czy spełnia wymogi określone w ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych. Decyzja o ławniku i tak będzie należała do Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego w Krzyżu Wielkopolskim w 4-letnie liceum ogólnokształcące wchodzące w skład zespołu szkół ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim. Czy są pytania do uchwały? Nie ma, więc proszę o opinię. Komisja Gospodarki. Opinia pozytywna. Komisja Skargi Wniosków. Opinia pozytywna. Komisja Rewizyjna. Komisja Oświaty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 14 było za, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku w Krzyżu Wielkopolskim, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat. Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Proszę o opinię. Komisja. Tak, jest 1,6%. Tak. 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 Zgłoszone była jedna poprawka, po prostu był błąd bardziej chyba taki techniczny. Ustala się dzienną opłatę za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w żłobku w wysokości nie 16%, a 1,6% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. Proszę o opinię Komisji Gospodarki. Pozytywna. Komisja Rewizyjna. Opinia pozytywna. Komisja Skargi Wniosków. Opinia pozytywna. Komisja Oświaty. Dziękuję bardzo. Pani Radna, proszę. Panie Przewodniczący, może to przeczytać, bo też żłobku nowość, tak żeby wiedzieli, co ile kosztuje, jak pani Radna, myślę, że osoby zainteresowane, chyba były na spotkaniu z panią dyrektor, zapoznały się ze wszystkim. Chcemy wiedzieć, co to jest. Ale tylko uchwałami widzicie. Ale pan
zapytać. Panie przewodniczący. Panie sołtys, wszystkie uchwały przed sesją są udostępnione, projekty uchwał. Można się z nimi zapoznać. Gdyby nie były udostępnione i nie byłyby dostępne, to ma pani 100% pewności, że wymagałbym, żeby wszystkie były w całości odczytywane. A gdzie są udostępnione, że tak spytam? A nawet w biurze rady, a zawsze na stronie urzędu. A jeżeli panie przewodniczący, starsze pokolenie w prawej linii nie mają wszyscy w internecie, to co wtedy? Ale mówiłem, że w biurze rady. To trzeba poinformować, że w biurze rady. Ale to mówiłem pani, od tego zacząłem, że w biurze rady i na stronie urzędu. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Przechodzimy do opiniowania. Komisja Gospodarki. Komisja Rewizyjna. Opinia Komisja Skarbu Państwa. Komisja Oświaty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa w Krzyżu Wielkopolskim i włączenie jej do zespołu szkół ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim. Czy są pytania do uchwały? Poprawka została uwzględniona. Tak jest. Paragraf 4 punkt 2. Tak? Pan radny? Proszę. Tak. Ja bym chciał wnieść poprawkę do punktu paragrafu 4 punktu 2. Pracownicy likwidowanej jednostki budżetowej stają się pracownikami jednostki budżetowej zakładu szkół ogólnokształcących w Krzyżu zgodnie z artykułem 23 Kodeksu Pracy. Chciałbym dodać, a to mnie się nasunęło po tej burzliwej dyskusji na komisji, która była, odbyła się, bo pracownicy likwidowanych stanowisk przechodzą na inne stanowiska i to niższe. Chciałbym dodać, bo w kodeksie pracy nie tracąc dotychczasowego wynagrodzenia przez okres roku. Dlaczego to uzasadnia? Dlatego uzasadnia, bo należałoby się zapytać panią dyrektor, czy pana burmistrza, czy te osoby, które straciły, czy zmieniono im stanowisko, została im wypowiedziana umowa o pracę z okresem odpowiednim do przepracowanych lat, a jeżeli nie została im wypowiedziana, to nie wolno zmieniać im uposażenia, a tutaj jest zmiana uposażenia i utrata tego uposażenia ze względu na nie z winy pracownika, tylko z winy pracodawcy. Stosowane było takie coś, jest stosowane, że pracownik w przypadku restrukturyzacji, zmiany organizacyjnej i tak dalej, pracownika przeniesiono do innej jednostki, bądź nie przeniesiono, albo wypowiada się z okresem odpowiednim i wtedy on wyraża zgodę, ale wie przez jakiś czas okres wypowiedzenia, że ma prawo zmienić sobie pracę. Natomiast tutaj takiego czegoś nie zastosowano. A wobec powyższego składam wniosek formalny, aby po słowie kodeksu pracy dopisać, nie tracąc dotychczasowego wynagrodzenia przez okres jednego roku. Jeżeli po tym okresie komuś się nie będzie podobało i to ma prawo przez ten okres jednego roku odejść do pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie radny. Proszę państwa, może wydaje mi się, że to jest trochę niezrozumienie, bo po pierwsze treść uchwały wyraźnie odsyła, nie musiałaby tego robić, natomiast odsyła do uregulowań artykułu 23 Kodeksu Pracy. I tylko ten przepis
decyduje i przesądza o uprawnieniach pracowników, którzy stają się pracownikami, stają się, czyli stosunek pracy nie ulega rozwiązaniu. Po prostu zmienia się pracodawca, kolokwialnie zakład pracy. Trochę jest podzielone z mocy tego artykułu 23 DRIM warunki w odniesieniu do pracowników w zależności od tego, jaki jest stosunek pracy, na jakiej podstawie zatrudniony. Jeżeli to jest umowa o pracę, pracownik staje się pracownikiem nowego zakładu pracy i oczywiście na dotychczasowych warunkach. To z automatu nie ulega żadnej zmianie. Nowy pracodawca oczywiście może, tak jak w każdym innym stosunku, w innej sytuacji, zmienić w drodze oczywiście przepisami stosunek pracy, czyli umowę pracy. W tym konkretnych okolicznościach pracownicy zakładu przedszkola stają się pracownikami zespołu. Szkoły podstawowej stają się pracownikami zespołu na warunkach dotychczasowych. I to jest właściwie jak gdyby podstawa dalszych działań nowego kierownika, czy nowego pracodawcy. Pracownik, dodam jeszcze, że z mocy artykułu 23, to pracownik jest tutaj dodatkowo uprawniony do rozwiązania bez podawania w określonym krótkim terminie stosunku pracy, bez żadnych konsekwencji, tak? Czyli stosunek pracy, umowa o pracę trwa na dotychczasowych warunkach. I nie ma potrzeby tego, panie radny, zapisywania, nawet to jest niedopuszczalne. Państwo nie macie żadnego, przepraszam bardzo, rada nie ma prawa regulacji tego w ten sposób w uchwale. I pozostaje na tym samym wynagrodzeniu. Tak, tak, bo to wynika z artykułu 23, dlatego on został tu przywołany. Żeby dopowiedzieć do końca, przejście teraz z jednego zakładu do drugiego zakładu skutkuje niemożnością przeniesienia stanowiska, które ta osoba zajmowała. Ponieważ takie stanowisko jest zajęte w zakładzie, do którego jest przenoszona, to proszę określić, jakie jest rozstrzygnięcie. Oczywiście, no, też się tak oczywiście zdarza, że pracownik, którego stanowiska nie ma w nowym zakładzie pracy, no siłą rzeczy nie ma miejsca, w którym mógłby pracować. I tutaj jest rola nowego zakładu pracy, jego kierownika, który podejmuje decyzję. Z jednej strony ma możliwość wynikając z kodeksu pracy, powierzenia pracownikowi innej pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym i jednocześnie zaproponować nowe warunki pracy w trybie wypowiedzenia. Ale dopóki do wypowiedzenia oczywiście nie upłynie, pracownik ma warunki pracy, z którymi przyszedł do tego zakładu pracy. Patrzę wysokość wynagrodzenia. W szczególności, bo to rozumiem, że jest kwestia ważna, również to wynagrodzenie, czyli wynagrodzenie, które miał, uzyskuje do czasu, gdy nie zostanie ono zmienione. Na okres? To jest uzależnione od stażu oczywiście pracownika, którego dotyczy, ale to jest maksymalne, to jest okres 3 miesięcy i oczywiście pracodawca nowy, jeżeli chce zaproponować nowe warunki, w tym również wynagrodzenie, musi mu złożyć oświadczenie o zmianie tych warunków, w tym również wynagrodzenia. Zgodnie z kodeksem pracy tutaj te reguły są określone. Pracownik ma czas na ustosunkowanie się do tego do połowy okresu wypowiedzenia, który w jego przypadku ma zastosowanie. I po takim okresie, czyli maksymalnie po tych 3 miesiącach pracownik, jeżeli nie zdecyduje się na nieprzyjęcie tych warunków, ma nowe warunki pracy. Czyli w tym wynagrodzenie i ewentualnie stanowisko pracy, bo tutaj rzeczywiście padła ta kwestia, była kwestia pracownika, siłą rzeczy, który może w nowym zakładzie pracy nie mieć tego stanowiska. I to jest jak gdyby ta konsekwencja. Z jednej strony wypowiedzenie w zakresie stanowiska pracy i ewentualnie wynagrodzenia, a z drugiej strony to jest możliwość powierzenia pracownikowi, który przychodzi, innej pracy, która odpowiada jego kwalifikacjom na okres do 3 miesięcy roku. Panie radcu, dziękuję za pogłębienie mojej wiedzy, panie radco, i ja wycofuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że przechodzimy do opiniowania uchwały
sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa w Krzyżu Wielkopolskim, włączeniu jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim. Proszę o opinię Komisji Gospodarki. Opinia pozytywna. Komisja rewizyjna. Komisja skargi wniosków. Komisja oświaty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 9 było za, 6 wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do uchwały, do punktu numer 10. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia przez przedszkole w Krzyżu Wielkopolskim przy ulicy Zachodniej 15 obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej oraz informatycznej żłobka w Krzyżu Wielkopolskim przy ulicy Zachodniej 15. Czy są pytania do uchwały? Tak, proszę, panie radny. Czy nie jest to uchwała, ale przy okazji tego punktu mam pytanie do pana burmistrza, bo właśnie był ogłoszony konkurs na stanowisko referenta do spraw administracji finansowych. Z tego co wiem, się miał rozstrzygnąć, więc mam dwa pytania. A drugi miał był przetarg na catering, czy też jest rozstrzygnięty? Mam pytanie, jaki podmiot będzie zapewniał catering do żłobka i do przedszkola i kto został tym referentem do spraw wspólnych do spraw administracji finansowych żłobka i przedszkola? Jeżeli chodzi o katering na żłobka, to była jedna oferta. Ten utworzenia oferty był do dzisiaj, do godziny 12. I to jest oferta pani Hanny Gaszczo i Jasmaku z Krzyżowy Sobockiego. Lokalizacja tego Wojska Polskiego, zakładu Wojska Polskiego 77. Były do dziecka. Dziękuję. Pani Marina odpowiadała na pytanie dotyczące przetargu, poprowadziła ten temat, natomiast jak chwilę się zwróciłem z prośbą o drugiej odpowiedzi, nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem pytanie. Chodzi o rozstrzygnięcie konkursu. Konkurs został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęły dwie oferty, z których jedna nie spełniała warunków formalnych i w wyniku obu postępowań konkursowych został wyłoniony kandydat do pracy na tych stanowiskach. Przy czym, jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, te stanowiska, technicznie te dwa stanowiska zostaną połączone w jeden etat i będzie możliwe realizowanie tego na podstawie tej uchwały. Już nie będziemy tego etatu dzielić na kawałek. Może pan będzie na konkretnie został? Ja nie wiem, czy ja nie drugi nie wyłączę poza. Będzie nie zostało, znaczy protokół jest podpisany, ja widzę problemu, tak? Jeśli nie zostało podane, to myślę, że trzeba się wstrzymać do ujawnienia podania. Czy protokoły są podpisane, zamknięte i rozstrzygnięcie jest? Ale nie wiadomo, że to za miesiąc. Osoba powiadomiona o tym. Do konkursu przystąpiła pani Małgorzata Czyżyska w obu przypadkach i w obu przypadkach została wyłoniona jako kandydatka. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do opiniowania. Komisja Gospodarki. Pozytywnie. Komisja Rewizyjna. Komisja Skargi Wniosków. Komisja Oświaty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. W głosowaniu było 15 radnych, 9 było za, nikt nie był przeciw, 6 osób się wstrzymało, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Czy są pytania do uchwały? Tak, proszę panie radny. Wydatki dział 600 transport i łączny. Tutaj jest przebudowa łączenia ulicy Nabrzeżnej drogi powiatowej 15 tysięcy złotych na projekt techniczny. To jest przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Nabrzeżnej Krzyżu. Mam taką prośbę, jeżeli tenże przewóz roboczy będzie przebudowany, to aby przewidzieć ten mostek
na odpowiednią szerokość, co najmniej tych 6 czy 7 metrów, z uwagi na wąską drogę dojazdową do ulicy Kosynierów z ulicy Powiatowej, z góry, co jest tutaj do lokomotywowej. Ta droga się nie powinna być w ogóle dwukierunkowa. Niejednokrotnie tam były już kolizje, a wobec powyższego należałoby ten mostek zrobić główną drogę dojazdową do tej części wsi i miasta właśnie przez ten mostek na ulicy Nadrzędnej vis-a-vis lokomotywową. Wówczas umożliwi to dojazd ciężkich samochodów do byłego CPN-u. No i wiemy, że jeden z Państwa tam prowadzi działalność i ma samochód o dużym tonażu. Nie może jechać ani ulicą Kosynierów, ani ulicą tą, a w zasadzie to on to zarwał, że mostek, czy no nie chcę tutaj nikogo posądzać i tak dalej. Dlatego wnoszę, aby przy zaprojektowaniu tego przepustu, czyli mostu, zrobić go taki już ten mostek, aby był przejezdny do samochodów ciężarowych. Czyli na etapie projektowania po prostu. Tak. Czy można dalej? Albo jeszcze mam dużo. To jest działalność usługowa. I tutaj też w rozdziale 71.012 zwiększa się środki o 10 tysięcy na podział geodezyjnych działek położonych w ulicy Kosynierów i ulicy Nadrzecznej. Wydzielenie dróg dojazdowych do działek budowlanych w tym rejonie. Z uwagi na wąską drogę czterometrową ulicy Nadrzecznej proponuję przy podziale geodezyjnym przewidzieć drogę w szerokości co najmniej 6 metrów wyremontowanego obiektu mostowego i wyznaczyć nową drogę dojazdową do ulicy Kosynierów i CPM. Zwracam Państwu uwagę, znaczy nie chcę zwracać uwagę, przepraszam, chciałbym Państwa poinformować jedno. Za moment będzie modernizacja linii Trzew-Koszyn 203. Już jest modernizacja linii Poznań-Szczecin, a wobec powyższego sam Pan Burmistrz powiedział, że istnieje możliwość pobudowania tunelu od strony ulicy Wojska Polskiego poprzez wszystkie tory do strony południowej. Wobec powyższego prosiłem, stawiałem wniosek o to, aby wystąpić, wniosek do Pana Burmistrza, aby wystąpił do dyrekcji generalnej, już nie ma, ale zarządu kolei, o to, aby zrobić tam węzeł przesiadkowy. Mamy tam działki, a wobec powyższego trzeba powiedzieć, że odciążyłoby ta droga nowo pobudowana i ten mostek umożliwiłby społeczności dojazd do tego węzła przesiadkowego z uwagi na to, że przed stacją o godzinie 6 rano nie ma już miejsca na postawienie samochodu. I to tyle. Dziękuję Panie Radny. Szanowni Państwo, próbuję uporządkować, bo tu się parę rzeczy wymknęło spod logicznej całości. Otóż ulica Nadrzeczna na całej długości nie jest 6-4 metry i nawet projektując utwardzenie tej etapicznej tej ulicy nie ma możliwości zrobienia chodniku. W związku z tym trzeba będzie poszukać innego technologicznego rozwiązania. Wobec powyższego projektowanie przepustu o szerokości 6 metrów w moim rozumieniu wydaje się bezzasadne, ale tak naprawdę to my będziemy głosować za zabezpieczenie środków na projekt, a nie projektujemy w tej chwili. Ale żeby nie pozostawić jakiegoś mylnego wrażenia, to chcę powiedzieć, że zapraszam do obejrzenia
planu zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje budowę drogi, ja spróbuję tak w przybliżeniu to powiedzieć, w połowie zjazdu z nasypu, z wiaduktu kolejowego, w połowie nasypu mniej więcej, nieco bliżej dolnej części, jest projektowana nowa ulica, która będzie prowadziła wzdłuż działek tam wytyczonych w kierunku istniejącej stacji paliw do działki, która jest własnością gminy. Własnością gminy jest działka, na której stoją cztery te metalowe zbiorniki po paliwie. I ta ulica ma prowadzić w tamto miejsce i w zamyśle naszym jest to, aby w tamtym, znaczy naszym, w gronie osób, w tym przedstawiciela kolei, który to projektuje, jest zrobienie w tamtym miejscu parkingu buforowego, który przejąłby na siebie cały ciężar pozostawiania samochodów na czas wyjazdu do pracy koleją. Na to, czy będzie tunel, czy nie, my nie mamy żadnego wpływu i ja nigdy nie mówiłem, że tunel będzie od Wojska Polskiego, bo tunel będzie od ulicy Rejtana, jeśli żebym nie przekręcił nazwy. On jest projektowany na wysokości wyjścia z parku kolejowego, z parku Stasica, potocznie zwanego kolejowego, i ma prowadzić pod torami przez całą długość, przez całą szerokość, przepraszam, stacji. Ma wyjść na drugą stronę przed byłymi budynkami straży zawodowej, tej kolejowej, i logiczną całość będzie stanowił parking w tamtym miejscu. I takie jest myślenie projektowe. Rzeczywiście jest tak, że trzeba się będzie zastanowić nad tym, czy ulicy Kosynierów nie zrobić jako ulicę jednokierunkową, ale tu już mówimy o projekcie, nazwijcie, jak się nazywa? Jeśli chodzi o projekt układu ruchu na tym terenie, tak? Organizacja ruchu, o, przepraszam. Metryka się odzywa. I od tego rodzaju przedsięwzięć no są specjalne i komisje, i służby, więc pozostawmy to fachowcom. Myślę, że do tematu można będzie wrócić w sytuacji, gdy po pierwsze kolej rzeczywiście zacznie robić ten remont, bo jesteśmy w tej chwili cały czas w konsultacjach i wygląda na to, że dochodzi projektant do końcowych postanowień. Ale niedługo należy rozumieć minimum 5 lat, jeśli chodzi o proces inwestycyjny. A to, że linia Poznań-Szczecin jest remontowana, musimy rozumieć i wyłącznie tak rozumieć, że to jest remont torów do Krzyża od strony Poznania i od Krzyża w stronę Szczecina. Natomiast nie dotyka w żaden sposób obiektów stacyjnych. Dopiero remont linii kolejowej Kostrzyn-Piła obejmie cały remont stacji. Jesteśmy na etapie projektowania i uzgodnień, więc myślę, że 5 lat jest optymistyczne, jeśli o to chodzi. Natomiast zgadzam się co do jednego, że ulicę Kosynierów należałoby w którymś momencie rozważać jako jednokierunkowo. Może w ciągu łączenia tego z ulicą Nadrzeczną, to pewnie by miało jakiś sens, ale trzeba na to patrzeć w kontekście zupełnie nowej drogi, której w tej chwili nie ma, bo ona będzie zjeżdżała z nasypu i będzie wchodziła między działki, które tam niektórzy posiadają, i będzie prowadziła na wprost do miejsca, w którym w moim rozumieniu optymalny jest tam parking buforowy, w zależności od tego, jak wielkie będzie zapotrzebowanie, 200-300 aut spokojnie można tam zaprojektować. Dziękuję. Panie Burmistrzu, proszę na tę kartę. Panie Burmistrzu, ja akurat znam te faktycznego zagospodarowania, może źle się zdradziłem, niemniej jednak, albo nie zrozumiałem, niemniej jednak, jeżeli my chcemy na dzień dzisiejszy remontować tenże mostek przy ulicy Nadrzecznej, to trzeba powiedzieć sobie, że czy nie lepiej zainwestować środki i wyznaczyć tą drogę, którą, o której pan burmistrz mówi, nową drogę, która leci tu za pana radnego posesją i tak dalej, bo ona jest wrysowana w planie tego, i wyznaczyć tą nową drogę przy pobudowaniu nowego już mostku
vis-a-vis wyjazdu z byłej fabryki Nerw. To tam taki o nas wysył. Nieco wyżej. Nieco wyżej. To znaczy, jeśli mogę, to mi się wydaje, wydaje mi się, że remont tego mostka jest tam jak najbardziej wskazany, ponieważ to zagraża bezpieczeństwu tam ludzi. Ten mostek od dołu się kruszy. Także jeżeli o mnie chodzi, to jak najbardziej za, żeby to było remontowane. Ale my na razie mówimy o pieniądzach. No dokładnie, dokładnie. Także dziękuję bardzo. Do tego, co już są jeszcze pytania? Radny Majer, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jedyny będziemy głosować zmiany w budżecie naszej gminy. Minęło już 10 miesięcy, jak ta rada sprawuje swój mandat. Jest takie modne postanowienie, jakieś podsumowanie po pół roku. Niedługo będzie rok, ale na komisji się wstrzymałem. Dzisiaj będę głosował przeciwko tym zmianom, dlatego chcę zastanowić swoją decyzję. Gdy tutaj pani skarbnik na komisji udzieliła ostatnio odpowiedzi, że jak przyjmowaliśmy budżet z poprzedniego roku, mieliśmy ponad 2-milionową nadwyżkę. Obecnie będziemy mieli po przegłosowaniu tych zmian 3,664,000 deficytu budżetowego, który będziemy musieli pokryć kredytem w wysokości ponad 2,600,000 zł. Zmiany, które my jesteśmy współodpowiedzialni za tę gminę, jako radni, jako rada. Burmistrz proponujemy, zatwierdzamy, my podejmiemy ostateczną decyzję. I mam następujące uwagi po tych kilku miesiącach, z których jestem troszeczkę krócej radny. Dlatego powiedziałem, był deficyt, ten deficyt został, można powiedzieć, przejedzony. A powiem w jaki sposób został, w bardzo krótki sposób. Zlikwidowano szkołę podstawową, powołano jedną ogromną szkołę, bo dużo się łatwiej zarządza, a przedszkole, powtarzam, bo ja wiem, że się powtarza, a przedszkole podzielono na pół. Przedszkole, przy tej samej liczbie dzieci, teraz ta sama liczba dzieci będzie podzielona na dwa przedszkole, przedtem były 22 etaty nauczycielskie. Obecnie na te dwa przedszkola już jest 25 etatów, czyli zwiększyliśmy o trzy etaty. Następnie czteroosobowe obsługi. Burmistrz zmienia co chwilę arkusz organizacyjny urzędu, tworzy nowe stanowiska pracy. Burmistrz odpowiada za urząd, ma takie prawo, ale my musimy dbać o finanse, bo to się wiąże z tym, że już musieliśmy znaleźć ponad 200 tysięcy na te zmiany w urzędzie. Jeżeli byśmy te zmiany w urzędzie dołożyli teraz do tych, to daje nam już około 10 nowych etatów. Jeżeli każdy wie o tym, że brutto, które trzeba zapłacić, to jest 4-5 tysięcy, czyli za pracownika, jeżeli to podłożymy razem 12 miesięcy, to daje nam ponad 500 tysięcy w roku. Żeby te zmiany jeszcze się przekładały, ja mówię, na jakość. Ale ja nie widzę, po prawie mieszkańcy nie widzą. Mieszkańcy z ulicy Zachodniej w dniu 3 lipca złożyli pismo w sprawie obniżenia krawężników, tam by bodajże wieloletni, czekali półtora miesiąca na odpowiedź, która powiedziała, że pismo zostało skierowane do zarządu dróg wojewódzkich. Półtora miesiąca, a z tego co wiem, to czyli nie widać poprawy, żeby te zmiany przekładały się na jakość, te stanowisko do spraw pomocy i tak dalej, a z tego co ja widzę, funduszy mieliśmy nadwyżkę, mamy deficyt, a co mamy zrealizowane w tym roku w budżecie? Jedną ulicę chyba zrobiony podróg, scenę, drogę w Lubczu, kilka inwestycji na pasach jednej ręki, które możemy policzyć, gdzie się podziały te pieniądze. Więc będę głosował przeciwko. Dziękuję panie radny. Czy są jeszcze pytania do uchwały? Nie, przechodzimy do opiniowania. Opinia Komisji Gospodarki. Komisja Rewizyjna. Komisja Skargi Wniosków. Komisja Oświaty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za było 11, przeciw było 2, wstrzymało się od głosu 2. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2019-2026.
Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Proszę o opinię Komisja Gospodarki. Jednogłośnie pozytywna. Komisja Rewizyjna. Komisja Skargi Wniosków. Komisja Oświaty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Bardzo. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za było 11, jeden był przeciw, trzech wstrzymało się głosu, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 10/93 przez 2019 Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku długoterminowego kredytu bankowego. Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Proszę o opinię Komisja Gospodarki. Opinia pozytywna. Komisja Rewizyjna. Komisja Skargi Wniosków. Opinia pozytywna. Komisja Oświaty. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za było 14, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku długoterminowego kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa drogi 176-401 ulica Mickiewicza w miejscowości Łokacz Mały w gminie Krzyż Wielkopolski. Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Proszę o opinię Komisja Gospodarki. Opinia pozytywna. Komisja Rewizyjna. Opinia pozytywna. Komisja Skargi Wniosków. Również opinia pozytywna. Komisja Oświaty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 11 było za, 4 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku długoterminowego kredytu bankowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą dotacja dla OSP Kuźnica Żlichowska na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Przechodzimy do opiniowania. Komisja Gospodarki. Opinia pozytywna. Komisja Rewizyjna. Opinia pozytywna. Komisja Skargi Wniosków. Również opinia pozytywna. Komisja Oświaty. Opinia pozytywna. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 11 było za, nikt nie był przeciw. 4 osoby się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Tak. Szanowni Państwo, przed chwileczką słyszeliśmy o zwiększeniu zadłużenia o prawie 2 600 000 zł, że będziemy musieli równoważyć to i tak dalej. I w związku z tym wątpliwości co do podjęcia uchwały, zmiany uchwały budżetowej. Chcę powiedzieć, że to zadłużenie gminy, ten deficyt spowodowany został tym, że przyjęliśmy do realizacji dwa zadania. Budowę drogi nawierzchni ulicy Mickiewicza od nadleśnictwa do jeziora i przyjęliśmy na kwotę 2 100 000 zł i przyjęliśmy do realizacji zadanie zakup wozu bojowego dla OSP Kuźnicy Żeliwowskiej na kwotę 570 000. Obie te kwoty skutkowały tym, że nasz deficyt wzrósł o tę kwotę. W związku z czym przed chwileczką Państwo przeprowadziliście głosowanie i podjęliście uchwałę o likwidacji tego deficytu poprzez podjęcie uchwał o zaciągnięciu kredytu. Padały pytania Państwa radnych podczas posiedzeń komisji, na co została wydana nadwyżka budżetowa. To przygotujemy na wrzesień, bo tam mamy jeszcze kawałek do wyjaśnienia. Natomiast chcę, żeby to było świadome. Deficyt powstał, bo przyjęliśmy zadania, ale nie mieliśmy pokrycia pieniądza.
Państwo wyraziliście w tej chwili zgodę na zaciągnięcie kredytów i ten deficyt o te kwoty się zmniejszy. Także ja bardzo dziękuję za to. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi dotyczy dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wielkopolskim. Czy są pytania do uchwały? Nie, dziękuję. Proszę o opinię Komisja Gospodarki. Opinia pozytywna. Komisja Rewizyjna. Opinia pozytywna. Komisja Skargi Wniosków. Również opinia pozytywna. Komisja Oświaty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za było 14, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na burmistrza Krzyża Wielkopolskiego. Czy są pytania do uchwały? Nie ma. Proszę o opinię Komisji Gospodarki. Właśnie pozytywnie. Komisja Rewizyjna. Komisja Skargi Wniosków. Komisja Oświadczeń. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 14 było za, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 18. Interpelacje radnych, komunikaty i wolne wnioski. Pozwolę sobie pierwszy zabrać głos i zacząć od takiej sprawy, że chciałbym bardzo podziękować naszym sołtysom, wszystkim sołtysom za zaangażowanie i za przygotowanie dożynek, zwłaszcza pani sołtys Lubcia Małego. Naprawdę dożynki według mnie były na bardzo wysokim i dobrym poziomie, zresztą przy zaangażowaniu także Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury i wszystkich osób zainteresowanych, bo spotkałem się naprawdę z opiniami o dożynkach w poniedziałek, więc we wtorek rozmawiałem z ludźmi i moimi tam znajomymi, czy w Narsi, czy w lesie, wszyscy byli zadowoleni. Dożynki się naprawdę podobały, więc jeszcze raz Państwu sołtysom dziękuję bardzo za tak Pani mu przygotować na dzisiaj odpowiedzi, które zadałem na pytania na komisji i nie usłyszałem tych odpowiedzi. Zadał Pan pytanie odnośnie ile wydatków ponad 70 lat. Tak. A Pani skarbnik, damy chwileczkę Panu Burmistrzowi, żeby tego trzymało odpowiedzi i podziękować. No, ponieważ ja miałem przyjemność dziękować ze sceny dożynkowej w Lubczu Małym. I myślę, że prawie wszystkim podziękowałem i słyszałem te podziękowania we wszystkie strony. Ale mam pewien niedosyt, ponieważ współorganizatorem i wykonawcą wielu zadań była również gmina. I tu w tym miejscu wszystkim pracownikom samorządu i jednostek organizacyjnych wielkie dzięki za silne wsparcie, za duże wsparcie, niemierzalne pod wieloma względami. A szczególnie dziękuję Pani Dyrektor Katarzynie Paśko, której nikt nie zauważył w tym wszystkim. Powiedziałem to nie. Podczas dożynek. I dlatego z tego miejsca chciałbym również Pani Dyrektor podziękować. Jeszcze tak, dopóki nie jestem przy głosie, pozwolę sobie powiedzieć, że wpłynęły dwa pisma, z którymi Państwo byli zapoznani. Wpłynęła także jedna skarga, o której podjąłem decyzję i została skierowana do Komisji Skarg i Wniosków. Dziękuję. Teraz Pani Skarbnik, proszę. Jeśli chodzi o zaplanowane wydatki na oświatę, to na dzień dzisiejszy po uchwaleniu budżetu jest to 13 280 100 zł. Natomiast wysokość subwencji to 6 659 778. Poprzez stwierdzenie nagrody na oświatę rozumiemy szkoły i przedszkole. Tak, nie, to żeby to wybrzmiało.
Ja słyszałem, że zespół szkół ogólnokształcących ma budżet 13 milionów. Dlatego chcę, żeby to brzmiało do takiego słowa. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Maju. Skoro jesteśmy w punkcie Komitety Wolnej Miejskiej, czy chcę złożyć wniosek, następujący wniosek. Jest to jednak komisja, która zajmuje się zachowaniem rekreacyjnego głowy ruchu na terenie miasta, tej gminy. Czy byłoby zasadne, żeby ograniczyć ruch pod znakami, jak się wjeżdża do krzyża, pod znakiem teren zabudowany, ustawić znak 40 km do samochodów ciężarowych, żeby ograniczyć ruch tych szybkość tych samochodów. Następna, wiadomo, że główny ruch odbywa się za zachodnią. Kiedyś, jak był remont tej ulicy, dla samochodów z ulicy, które jechały od strony Bezdęka, lub tutaj Blaska, był ustawiony znak objazd w kierunku Blaska pod ulicą tutaj Portową. Żeby nie można było z tamtej strony, przy wjeździe do krzyża, ustawić znak z prawej strony objazd do Blaska. Znak na Blasko z tej strony Bezdęka. Żeby to była taka informacja, że osoby, które jadą tranzytem, żeby nie musiały do krzyża wjeżdżać. Wiesz, ktoś nie mogły ominąć miasto. Tak, ktoś idzie ze strony Blaska, przed tą fabryką Lewis, znak prezydenta. Ktoś idzie z prezydenta z Blaska też. Tam się zobaczą. To są drogi powiatowe, ale czy nie można by właśnie, czy nie można właśnie... To w tym momencie już to częściowo obciążyło ruch samochodów w mieście. Nie dużo, ale zawsze. Jeżeli on to wie, to samochody ciężarowe z Blaska, jak już pojadą tutaj na parkę i większość jeździ tutaj do Drezdenka w tą stronę. Tym bardziej, że tam jest droga zrobiona i cały obóz przez Drezdenku, tutaj przez obwodnicy na Międzyku. Także coraz więcej samochodów, jak już jeżeli mówimy od strony Drasna, od strony Wilanii, niestety i tak muszą przejechać przez krzyż i tak. Ale ja przeszłam powiedziałem konkretnie. 40 km dla samochodów ciężarowych pod znakiem teren zabudowany, a tutaj kierunek prezydenta, kierunek dla na wszystkich samochodów. To chcę powiedzieć, to znaczy nie musimy droży wyjechać. Nie na zasadzie objazd, tylko tak informacji. Prezydenko, kto się jest zewnątrz, to jak to prezydenta, to po prostu idzie na wreszcie. Zawsze to troszeczkę odpoczywa. Że ze strony Bezdęka w zasadzie nie istnieje możliwy dojazd samochodów powyżej 15 ton, ponieważ nośność mostu na Nadeci ogranicza tę nośność. To jest po pierwsze. Po drugie, z uwagi na nawierzchnię ulicy Portowej, która jest również w granicach miasta Krzyża i ulicy Tartak, jakby kierujemy cały ruch, on tam jest rozłożony według mojej wiedzy, cały ruch kierujemy w tamto miejsce i z uwagi na rodzaj nawierzchni generujemy mieszkańcom tych, mieszkających przy tych ulicach, generujemy całkiem spore wibracje wywołane tym, że ta nawierzchnia jest tam brukowa lub płyty. Jeśli ktoś miał kiedyś przyjemność albo nie wiem, czy inne jakieś wrażenia z pobytu w tamtym miejscu i widział, jak wygląda mieszkanie przy ulicy Tartak, gdy jadą tiry i to jadą całą noc, to chcę powiedzieć, że tam się śpi zżytając zębami. Bo tak to wibruje. Nie, proszę złożyć wniosek, komisja rozpatrzy już. Dziękuję bardzo. Wniosek zostanę zapisany. Tak, tak, tak. Ja mam wniosek następujący. Wystąpić do zarządcy dróg powiatowych o zanotowanie progu zwalniającej w rejonie drogi powiatowej przed szkołą przy ulicy Wojska Polskiego. I to z dwóch stron. Z uwagi na to, że mimo, że są znaki, że jest tam szkoła i tak dalej, to jednak albo policję i przez kieszeń porozumów. Druga sprawa. Czy przewiduje się w rejonie Zamościa, tam się to kiedyś mówiło, rejon Zamościa, to mam na uwadze Rzeczna i Posynierów i te, nie posiada kanalizacji. Czy przewiduje się budowę tej kanalizacji? Znowu, jak mantra powtarzał to, z uwagi na to, że jeżeli zostanie wybudowana, przeremontowana linia Poznań-Szczecin, to Państwo nie dostaniecie zgody na przechód. Natomiast przed modernizacją istnieje taka możliwość.
O jakim przekopie mówimy, przepraszam? Przeprowadzenie rury pod torami. A ja wskazywałem już, bo jest przekop pod torami z byłej lokomotywowni, a w zasadzie z całego regionu, z byłej stacji, czy stacji Litry, Las Ogrodnictwa. I z uwagi na zamknięcie lokomotywowni i większości budynków stacyjnych istnieje przekop pod torami, tylko trzeba by było dogadać się z nieruchomościami do dzierżawienia czy wykorzystanie istniejącego już przepustu. I nie trzeba by było wtedy takiego przekopu robić. Żeby nie zanudzać, to jeszcze powiem, a co z gazem, panie burmistrzu, krzyżu? Nic się nie mówi, a tak było wesoło. Czy prawdą jest, że przewozy szkolne, pytam to, bo to było na komisji, ale chciałbym, żeby społeczność też wiedziała. Przewozy szkolne będą prowadzone przez obcą firmę, a nie ZUK. Czy wiedzą o tym pracownicy ZUK-u? Bo przecież to znowu nie może spaść jak manna z nieba z dnia na dzień. Pracownicy powinni wiedzieć wyprzedzenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, jeśli Pan odniesie się do tego, to znowu, bo nie znam takiego przypadku. Co to jest? Natomiast nie. 2 września przewozy rozpoczyna i realizuje Zakład Usług Komunalnych w dotychczasowym składzie, w dotychczasowej sieci. Nie podam składu kadrowego, bo nie wiem. To nie moje zadanie, to jest zadanie dyrektora ZUK-u. Natomiast badamy rynek, rozważamy możliwość, badamy to pod względem i sprawności, i ekonomiczności, możliwość zlecenia tego podmiotowi zewnętrznemu. Jeżeli dojdziemy do jakichś wiążących ustaleń, zostaną one Państwu przedstawione, zostaną przedstawione dyrektorowi i pracownikom Zakładu Usług Komunalnych i dopiero wtedy zostanie podjęta decyzja. Jeśli chodzi o przekop, to chcę powiedzieć, że nie ma w ogóle opcji o mówieniu o jakimkolwiek przekopie w poprzek torów. Jedyna opcja, jaka wchodzi w rachubę, to jest przecisk. I zrobienie przycisku zostało dokonane, zapewne Państwo pamiętacie, ten przycisk jest zrobiony mniej więcej na przedłużeniu ulicy Sienkiewicza i tamtędy przechodzi nitka wodociągowa, która zabezpiecza tamtą tak zwane zamoście wodę wodociągową. Natomiast rozmawialiśmy z Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa w kwestii możliwości zrobienia przycisku pod torami kolejowymi. Rozważaliśmy ewentualność przycisku mniej więcej w miejscu, gdzie w tej chwili jest przejazd kolejowy, tu przy kościele kolejowym, który będzie zlikwidowany zgodnie z projektem na przedłożonym. Kolej to zlikwiduje. Natomiast rozważaliśmy tę kwestię w kontekście budowy nowego kształtu aglomeracji miejskiej. Znaczy nie chciałbym tego wątku rozwijać, to znowu będzie dodatkowy temat. Aglomeracja to jest taki obszar miasta wydzielony, który, na którym budując kanalizację wśród już istniejących budynków jest szansa na uzyskanie dofinansowania, tak najogólniej rzecz biorąc. I z ustalenia z prezesem Zakładu Wodociągów wynika, że nie jest możliwe, nie ma takich, jeśli się nie mylę, rzędnych do uzyskania, żeby przechodząc przeciskiem pod torami z kanalizą na tamtą stronę, żeby było możliwe przetłoczenie stamtąd tego, co idzie w kanalizę, przetłoczenie do środka miasta po to, żeby z powrotem za tory wysłać do oczyszczalni ścieków. Nie ma takiej opcji, a druga rzecz, znaczy pewnie technologicznie dałoby się, tylko wielkość nakładów by nas po prostu położyła na łopatki. Długość sieci tutaj, to jest po prostu nokaut finansowy. W związku z czym na tej chwilę jakby nie ma takiego pomysłu. Poza tym ten teren jest jeszcze cały czas z wysoką wodą podskórną i
budowanie tam, to są gigantyczne nakłady przy ciągłej pracy igłofiltrów i tego typu kwestii, także to raczej nie wchodzi w rachubę. Chyba, że Państwo wyjdziecie z jakąś inicjatywą, macie na to jakiś pomysł, może ktoś wskaże źródło finansowania, to wtedy będzie łatwiej to zrealizować i dlaczego nie. To nie jest tak, że tylko pracownicy urzędu mają wpadać na taki pomysł i szukać źródeł, przecież Państwo również macie do tego otwartą drogę. Wracając do tematu gazyfikacji, z tego co wiem, Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa podpisał umowę ze spółką Polska Spółka Gazownicza. To nie jest zadanie w tym momencie gminy jako takie. Naszą rolą będzie udostępnienie gruntu i branie podatków od tego z chwilą, gdy będzie wybudowane. Według mojej wiedzy, nie pytałem przez ostatnie może 2-3 tygodnie prezesa, jak to wygląda. Mamy jakby zapewnienie ze strony inwestora, że na 31 grudnia 2020 roku podadzą gaz do ciepłowni. Z tego to było też trudno zapytanie, czy przewiduje się jakiekolwiek opóźnienia, no to one mogą tam ewentualnie do połowy kolejnego roku. Po pierwszy termin przed sezonem grzewczym, a potem... To jest wstępne, żeby w sezonie grzewczym po prostu też tego nie przyłączać do instalacji. Czyli z mocy umów wynika taki stan. Natomiast w moim rozumieniu to się nie stanie. Dlatego, że inwestor, który do nas przyszedł z tą sprawą, nawet nie zapytał o lokalizację działki, którą moglibyśmy przeznaczyć na zbiornik ciekłego gazu i regazyfikator. W związku z tym to jest taki pierwszy podstawowy sygnał, że coś tu jest nie tak, a z mocy siły prawdopodobnie, bo my jesteśmy tutaj kopciuszkiem, maleństwem, nie jesteśmy w stanie nic uzyskać, chyba żebyśmy z powodu niedotrzymania terminu zerwali tę umowę, szukali drugiego i zdaje się, że cały czas jest stan taki, że jedna działka pozostaje we własności. Odłożenie tematu w kolejne lata. Dokładnie, to tak wygląda. Także może nie tyle wesołość, co radość też wykazywałem, natomiast są rzeczy, na które nie ma wpływu ani ja, ani Państwo. Tak jest stan rzeczy. A w tej sprawie z burmistrzem można? Tak. Ja zadałem pytanie odnośnie kanalizacji, budowania kanalizacji na Malbecznej z uwagi na to, że pamiętam statystyki, które były dostępne radnych i w gminie Krzyż mamy 90% skanalizowanej sieci. Natomiast w gminie około 70%, coś takiego. Natomiast chciałem powiedzieć tylko jedno, że jeżeli my nie mamy jakichś planów budowy kanalizy, to po 2023 roku bodajże będzie płacić straszne kary za nieodprowadzenie kanalizacji. Dwa pytania. Zacznijmy dwa pytania. Znaczy jedno pytanie, taki pomysł się teraz zasunął. Pytanie dotyczy tej wypowiedzi pana burmistrza, która sprawia do wózku do ZUK-u. Jeżeli kanalizę wykażą, że będzie potrzebny, będzie w kierunku wyłonienia firmy prywatnej, kto będzie ostatecznie podejmował decyzję? Czy to będzie w formie zarządzenia burmistrza, czy rada, która będzie podejmowała w formie uchwały? Kto będzie podejmował ostateczną decyzję o zmianie sposobu dowozu dzieci do szkoły? To jest pytanie, tutaj ktoś teraz mi nasunęło. A drugie, ja akurat brałem udział w tych spotkaniach, które z przedstawicielami PGNiG i z firmy Blugas. I z tego co wiem, to było ustalenia były takie, tutaj w pierwszej kolejności gaz dostarczany do tutaj naszej tutaj ciepłowni i zakład Fule był zainteresowany, czyli stacja regazyfikacyjna po tamtej stronie miasta za torami i przejście pod torami i ciągnięcie rury do Tiule. Bo Tiule jest żywotnie zainteresowane, bo oni są bardzo dużym odbiorcą. Żeby nie było w przypadku remontu teraz drugi 123, a z tego co wiem, to samochodami ma być dowożony gaz.
do tej stacji z terminału w Świnoujściu. Jeżeli będziemy mieli remontową drogą 123 od strony przesiek, czy to na to samo wychodzi? Czy nie byłoby lepiej tą stację zaproponować im działkę, panie burmistrzu, w miejscowości Huta Szklana, z tamtej strony by wjechali, omijali by krzyż, tam by ta stacja, a co na tego różnicy, czy tutaj, tu stację uciągniemy rurę do Fiule, czy z tamtego miejsca, czy rurę do krzyża, to tutaj. I omijamy w tym momencie przejście pod torami. Można by tą cenę też odprawiać. I omijamy w tym momencie samochody wjeżdżają na nowo wyremontowane drogą, no i można tego naszego miasta. Dziękuję bardzo. Tak, proszę bardzo. Znaczy, każdy pomysł jest godzien rozważenia i zastanowienia, natomiast tak zgrubnie rzecz ujmując, nie pamiętam, żebyśmy dysponowali jakąś gminną działką na terenie Huty, żebyśmy mogli ją oddać w dyspozycję firmy gazowniczej. To po pierwsze. Ale mówię, mogę się mylić. Sprawdzimy. Po drugie, to nie jest tak, że my planujemy inwestorowi co, gdzie i jak ma zrobić, to inwestor przychodzi do nas z projektem budowy i albo my się na to zezwalamy jemu, ponieważ wchodzi w nasze grunty, albo nie, ale na wpływ na projekt, jak to ma wyglądać, to nie do końca, znaczy nie mamy żadnego wpływu. To po pierwsze. Po drugie, proszę popatrzeć na to również z drugiej strony. Bo jeżeli będziemy mówili tylko i wyłącznie o dowózce, która wygląda w ten sposób, że to jest mniej więcej jedna góra w półtora cysterny tygodniowo, bo to są takie wielkości, nie stanowi to w moim rozumieniu wielkiego ruchu, to popatrzmy jeszcze na możliwość gazyfikacji miasta. Bo jak skończą nam dostarczanie gazu do Tiule, to czy satysfakcjonuje nas w tym momencie gazyfikacja miasta? Bo mnie nie. Gazyfikacja miasta nie polega na tym, że dostarczy się gaz do Tiule i do zakładu, do ciepłowni naszej miejskiej, tylko rozprowadzi się również po indywidualnych i prywatnych odbiorcach, jak również, proszę wziąć poprawkę na to, że po tamtej stronie toru, gdzie prawdopodobnie będzie ta lokalizacja, mamy duży zakład NMJ, mamy liczne zakłady firmy Bill. Wszystkie one są zainteresowane przyłączeniem, a są dużym odbiorcą. Także ja nie wykluczam, jeżeli projektant i firma PSG, bo PGNiG to tam niewielki miał akurat, oni będą dostawcą gazu, a PSG dostarcza sieci, to ja nie wykluczam zmiany, ale to musi być po stronie projektodawcy inwestora. Odpowiedź na pierwsze moje pytanie. Kto będzie podejmował decyzję w sprawie zmiany operatora? No proszę Państwa, to jest zadanie własne gminy. I jakakolwiek zmiana w tym wypadku wymaga w trybie przetargowym wyłonienia takiego przewoźnika i zabezpieczenia środków finansowych w postaci zmian w budżecie gminy, a to już jest Państwa rola, czyli Wy będziecie w tym brali udział. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze, żeby też nie było jakiegoś mylnego pojęcia, że wozokilometr, tak to się zdaje się nazywa, cena wozokilometra policzona w ZUP-u czy u innego przewoźnika, ta różnica to koniec wartości. Musimy wziąć pod uwagę to, że połowa składu osobowego pracowników Zakładu Usług Komunalnych to kierowcy. Z samej nazwy, z usług komunalnych wynika, że ten zakład powinien świadczyć usługi komunalne, a nie usługi przewozowe. W związku z czym, gdyby ten przewóz wyszedł na zewnątrz, poza ZUK, to tych kilku pracowników, którzy dziennie od 5 do 6 godzin są nieczynni w ZUK-u ze względu na to, że są w samochodach i dowożą dzieci, pozostaje w ZUK-u i świadczy pracę, której nie musimy zlecać firmom zewnętrznym. To jest wartość dodatkowa. A jeszcze trzeba popatrzeć na to, że po pierwsze, ja mówię, jakie aspekty bierzemy pod uwagę, tak? Będą brane pod uwagę. A jeszcze trzeba wziąć poprawkę na to, że zapowiedziane w różnych gremiach przez różne osoby i różne podmioty
obowiązki z tytułu elektryfikacji państwa wynikną. I musimy się liczyć z tym, że mając stary park samochodowy, on będzie wymagał doinwestowania, będzie wymagał zakupu nowego sprzętu, a lada moment pojawi nam się obowiązek. Taki obowiązek już jest na rok 2020 dla gmin powyżej 50 tysięcy mieszkańców, że 50% taboru jest taborem elektrycznym. Na razie nas to nie dotyczy, ale jak zaczną od większych, to i dobiorą się do mniejszych, w sensie ja nie jestem przeciwny, to jest dobre rozwiązanie, tylko musimy się liczyć z tym, że nie kupimy starego autobusu czy starego busa z napędem elektrycznym, tylko będziemy musieli wydać duże pieniądze na pojazdy nowe, bo starych takich jeszcze po prostu nie ma. Także chcę pokazać naprawdę sporą złożoność tematu i ta decyzja naprawdę nie będzie prosta. Ale będziemy ją z Państwem konsultować, będziemy dyskutować. Także tu temat zostawiam otwarty. Dziękuję bardzo. Radny Łajewicz. Ja mam takie trzy wnioski. Jeden wniosek dotyczy ulicy Rejmonta i ulicy Ogrodowej. Tutaj jest prośba mieszkańców o umieszczenie koszy ulicznych, ponieważ tam nie mają, przechodząc tymi ulicami, nie mają gdzie wyrzucać śmieci. Wszystko wyrzucane jest na drogę, nikt później tego nie sprząta. A mieszkańcy sobie znaleźli miejsce, tak zdaje się? Ja nie wiem, czy to jest blisko nielegalne. Toalety tam, sobie znaleźli, a na takie małe ulicy. Na takie małe śmieci nie ma, panie Burmistrzu. Dobrze, przyjmuję. Drugi taki wniosek jest, aby ponowić wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o wymianę nawierzchni ulicy Poznańskiej. Ja wiem, że teraz jest sucho, że nie ma deszczów, ale być może niedługo przyjdą deszcze i znowu ta ulica będzie zalana. Ja wiem, że pan dyrektor mówi, że nie ma pieniędzy, ileś lat mówi, że nie ma pieniędzy, ale należy chyba ponowić, żeby wiedzieć, że my tego tematu filmujemy. Chcę powiedzieć, że ja w tamtym tygodniu rozmawiałem z dyrektorem UZDW. Przypominałem mu kwestię położenia dywanika. Pamiętacie Państwo deklarację pana dyrektora Lemera? On deklaruje już nie tą kadencję. Ale to było bliskie realizacji. Podam jakby krocząco kwoty. Dwa lata temu WZDW miało 220 milionów na remonty dróg w całej Wielkopolsce. W roku ubiegłym 120 milionów, a ten rok jeszcze się nie zamknął, ale kwota jest znacznie mniejsza. I taka była odpowiedź. Ja nie mam z czym. Nie mam czym remontować. No to, ale ten remontowali to. Temat nie zastąpił. Ja wiem, tam są dziury, tam zaczynam się leje robić. Pan Burmistrz Wierzyński pokazywał, w którym miejscu się droga zaczyna zapadać. Ale mamy coraz więcej tego. Niestety. Jeszcze tylko chciałem podziękować moim pracownikom ZUG-u za pomoc przy organizacji dożynek, bo o nich się zapomniało. A nieprawda, byli przeze mnie wymienieni. Ale ja chciałem podziękować. Dziękuję. Ona za pomoc, proszę. Ja też. Ja mam pytanie może do pana przewodniczącego Komisji Gospodarki. Jakie jest państwa stanowisko w związku z moim wnioskiem o kupno śmieciarni? Nie było to państwu przedstawiane. Ja otrzymałam pismo od pana wiceburmistrza Kieszyńskiego. Wnioskowana sprawa zostanie przedłożona do Komisji Gospodarki Gminy. Celem dalszego przedyskutowania konieczności zakupu śmieciarni. To było 7 czerwca, to pani wiceburmistrzu. Brak realizacji. Słowa. Znaczy nie do końca słowa, ponieważ kwestia śmieciarki jest cały czas przygotowana i w tej chwili jesteśmy nachodzeni z powodu tego, chyba tego wniosku właśnie, przez różne firmy, które przychodzą i oferują na śmieciarki w cenie kilkuset tysięcy. Nie sądzę, żeby to słyszeli. Siła głosu jest zdecydowana. Dziękuję. Proszę radna. Proszę Państwa, i odnoszę właśnie tego tematu. Z tego czasu niedawno ukazało się w tygodniku Nowy artykuł, ukazał się Państwo w Państwie, Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Nie będę Państwu całego czytała, ale jest to dość interesujący artykuł, ponieważ mówi o tym, że no, rzeczywiście jest to Państwo w Państwie. Poprzednia umowa opiewała z Alfaderem na 69 milionów, teraz na 82 miliony złotych.
Nie ma kalkulacji ze strony związku, więc wiadomo, że odbiorcy, znaczy my mieszkańcy będziemy wszystkich gmin za to płacić, bo panie nie posiadają, no bo akurat panie zarządzają tym, i to pójdzie wszystko z naszej kieszeni. To w dużym skrócie. Teraz państwo wiedzą, że u nas już otwarty jest szok, który kosztował 2 miliony. Tak? Proszę państwa, co jest znacznie przedrożone, ponieważ w Szydłowie pierwsze wystąpiło z tej organizacji, Szydłowo wystąpiło z tego związku i sami na własną rękę zatrudniają firmę, która wywozi z sieci i stawki są o wiele niższe. Szok zbudowany przez tę gminę, koszt tego szoku wyniósł 290 tysięcy, a nie 2 miliony, proszę państwa, tak jak u nas. Ja państwu jeszcze to powiem, bo nie wszyscy może wiedzą, że my już kilkadziesiąt tysięcy na ten szok jako gmina wydaliśmy, ponieważ po pierwsze wydzierżawiliśmy na czas nieokreślony teren od szok i kilkadziesiąt tysięcy zostało przeznaczonych na uzbrojenie. Woda, prąd. Poprzedni państwo radni przecież wiedzą, bo ja przedstawiałam faktury na to. I jeszcze do tego 2 miliony. I teraz mam pytanie do gospodarzy gminy. Czy nie jest państwu wstyd, że te śmieci, że na Ogrodowie mamy wysypisko, że przy parku Jana Pawła II, bo mi jest bardzo wstyd. A przypominam, że zadaniem własnym gminy jest dbanie o czystość i porządek. To jest jeden temat, który w pigułce chciałam poruszyć. Teraz pozwoliłam sobie dopowiedzieć, jak pan burmistrz otrzymał pytanie, kto został wybrany na pracownika żłobka i przedszkola, że powinno się ukazać za miesiąc. Również mówiłam na komisji, że ja nie będę wstecz dużo się cofała. Proszę państwa, wybory sołtysów odbywały się kiedy? Luty, marzec? Luty, marzec. A w czerwcu jeszcze nie było zmian. Przecież mamy pan Kozłowski, w lutym mały pan Ciechanowicz, w Łopaczu wielkim pan Jacek Sychała. Te zmiany zostały znacznie później dopiero przedstawione. Zarządzenie pana burmistrza 88/2019. W tytule, bo jak się otworzy Biuret Informacji Publicznej, to są zbiorczo wszystkie zarządzenia, w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Natomiast kiedy otwieramy już tę zakładkę, to mamy w sprawie odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego. No to jest różnica powołać zastępcę, a odwołać członka. To jest drugi taki. Teraz tak, opóźnienia, proszę państwa, sięgają rzędu 3 tygodni, miesiąca. Czyż my mieszkańcy chcielibyśmy na bieżąco wiedzieć? Do dziś nie wiemy, kto został członkiem Izby Rolniczej. Owszem, była informacja, że są wybory, ale kto został wybrany, informacji brak, nie ma. Zarządzenia 51-58 przerwa. A to było zarządzenia, jedno z nich z 23 kwietnia, 13 maja jeszcze nie było. Przecież takie zarządzenia się na bieżąco przedstawia. No, daleko nie sięgamy. Wczoraj ukazało się 28 sierpnia zarządzenie 14 sierpnia, czyli 2 tygodnie, o powołaniu komisji do naboru właśnie na to stanowisko, o którym dzisiaj była mowa. 14 dni po terminie, a wczoraj słyszę, że już się odbył konkurs. I osoby, które chciały przystąpić, nawet nie wiedziały, kto jest w komisji. Natomiast pozwolę, zostały szybciutko uzupełniane niektóre sprawy. Może dlatego, że było wiadomo, że ja się w tej kwestii wypowiem. Z 22 zarządzenie na powołanie komisji do zaopiniowania osób przystępujących do konkursu w urzędzie 28. Czy takie rzeczy powinny być niezwłocznie? I teraz jeszcze, no już w ogóle swoistym takim jakimś dla mnie kuriozum, nie wiem jak to nazwać, 9 sierpnia, proszę państwa, no to jest
Struna Krzyża ukazało się ogłoszenie kompletnie dozwolona Jezioro Królewskie. 9 sierpnia, a komunikat sanepidu jest 13 sierpnia. To ja nie wiem. 13 wydali komunikat, a nasza gmina już wiedziała 9. Co prawda, muszę przyznać, że dzisiaj już to ogłoszenie zniknęło. Ktoś dobrze przejrzał i zobaczył, co to jest. Za wszystko mam, proszę Państwa, podwór. Dalej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, bo to jest świeżej, to tak woli informacji. Dzisiaj ukazało się zarządzenie wojewody wielkopolskiego wczoraj w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych gruntów położonych na terenie gminy Krzyż Wielkopolski. I tylko wybrane paragrafy, podwyższa się stawki procentowe bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu, prawo własności tych gruntów położonych na terenie gminy Krzyż Wielkopolski w stosunku do gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących w dniu 31 grudnia 2018 roku własność Skarbu Państwa. Podwyższone stawki procentowe bonifikaty, o których mowa w paragrafie w ustępie pierwszym, przysługują osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i lokali mieszkalnych. Wysokość bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługująca podmiotom, o których mowa w paragrafie pierwszym ustęp drugi wynosi. Bo to jest najistotniejsze. 95% przypadków dopłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, 80% w drugim roku po przekształceniu i 60% przypadków dopłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu. Bonifikaty, o których przed chwilą mówiła, jeżeli łącznie można udzielić, jeżeli zostaną spełnione warunki, czyli dotychczasowy użytkownik wieczysty nie ma zaległości z tytułu kontrakt roczny za użytkowanie wieczyste i dotychczasowy użytkownik wieczysty nie ma zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. To tak jako informacja, aby wiedzieć, co Pan mówi, bo na... Ale to teraz, jeśli można, to dodam, że ta informacja, ponieważ koszty dotyczące uwłaszczenia na wieczystej dzierżawie mienia gminnego zostały uchwalone radą miejską i znamy te wielkości. Natomiast to, co pani radna przeczytała, dotyczy gruntów Skarbu Państwa. Więc ma to zastosowanie tylko do tych działek, którymi my w żaden sposób nie wspomnimy. Ale dotyczy naszych gmin. Dotyczy gruntów Skarbu Państwa. Ale w naszych gmin. W całej Polsce. Tak, ale w naszych gmin. Ale to też. Jeszcze odnośnie informacji, Panie Burmistrzu, no nie zostało przedstawione nigdzie, ani na stronie internetowej, tak jak nie było na stronie internetowej wiadomości o tym, że można zgłaszać się na ławnika. Tak samo nie było wiadomości, że nastąpiła podwyżka ceny za wodę i za wodę i odpływy. Gdzieś tam przed terminem to nastąpiło, a informacji nie było. I jeśli mam jedno pytanie, bo myślę, że panowie burmistrzowie wiedzą, bo wspólnotę prenumerują i tam zaczytają. Jak u nas wygląda PKPH, jeśli chodzi o budżet? PKPH to jest jaki przysługuje na osobę? No. Zadłużenie. Nie. Ile gmina wydaje pieniędzy na osobę, jeśli chodzi o taki był ranking, wiem, że wspólnota robiła i na pewno dziękuję. Pan burmistrz się odniesiewała. Ustaleń i to, które zostało przywołane, wiele różnych tematów. Jeśli chodzi o dane statystyczne, które publikuje również GUS,
Natomiast chciałbym jedną rzecz bardzo wyraźnie i dobitnie zakomunikować. Padł wielokrotnie zarzut, że za późno, nie w czasie, należy niezwłocznie i tak dalej, i tak dalej. Czy pani radna byłaby uprzejma wskazać podstawę prawną, która wskazuje, jaki jest termin umieszczania informacji wymaganych ustawą o biuletynie informacji publicznej, jaki jest termin umieszczania tych informacji na stronie? Przepis artykułu 8 ust. 3 wspomnianej przeze mnie ustawy o dostępie do informacji publicznej określa informacje, które podlegają obligatoryjnemu udostępnieniu poprzez zamieszczenie ich w biuletynie informacji publicznej wśród katalogu informacji publicznej podlegającej obligatoryjnemu udostępnieniu w BIP-ie nie zostały wymienione uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i zarządzeń ich organu wykonawczego, patrz, wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nie ma takiego obowiązku, żeby te rzeczy tam umieszczać. Nie ma też żadnego ustawowego terminu do umieszczania. Wobec tego zarzucanie pracownikom urzędu, że coś robią nie w tempie, nie w terminie albo po terminie, jest nieuprawnione i prosiłbym bardzo, aby więcej tego nie czynić. Natomiast jeśli chodzi o... Ja nie zarzucam, tylko stwierdzam, że mieszkańcy chcieli wiedzieć na bieżąco. Nie, nie. Bardziej nacisk był na to, że coś się ukazuje po czasie. Natomiast zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, każda informacja publiczna na wniosek mieszkańca jest udostępniana nieodpłatnie. To po pierwsze i jest, od tego jest urząd, który jest posiadaczem tych informacji i w każdej chwili na wniosek każdego jednego mieszkańca ta informacja jest udostępniana. Natomiast te, które są w ustawie obligatoryjnie wskazane, znajdują się od początku istnienia strony internetowej tej BIP, znajdują się na tej stronie. Udostępnić i każdy może zajrzeć, niż kilku mieszkańców napisze wnioski o i wtedy pracownicy muszą dodatkowo pracować. Wobec powyższego lepiej jest, żeby udostępnić. I tak jest. Natomiast proszę nie rościć żadnego obowiązkowego terminu, ponieważ takie roszczenie jest nieuprawnione. No ale to już nie wiemy, a że z tym, co już się odbyło, to tak. Proszę nie dyskutować i padło pytanie, bo to jest informacyjne, które zadajemy wypowiedzi pani prezes odnośnie Związku Międzygminnego i Gminy Szydłowo. Gmina Szydłowo znajduje się w bliskiej odległości składowiska odpadów w Chłodzie, które jest jedynym składowiskiem do zbiórki odpadów z terenu gminy tutaj ościennej. Czyli oni mają bardzo blisko, my mamy bardzo daleko. Wiecie państwo sami, że koszty transportu są wysokie. I podejrzewam, że stąd są te różnice w tych stawkach, ta możliwość tego, że gmina Szydłowo mogła wystąpić, no bo sobie mogłaby się na to pozwolić. Odpady przyjmowane na składowisku, cena znajdujące się, to nie są ceny wzięte na skarb klucza, tylko one są ustawowo rozporządzeniami regulowane. Górne stawki tych cen, tych wysokości tych cen są podawane w tych rozporządzeniach, bądź w ustawie. I tutaj nie mamy akurat wpływu na to, że tak daleko mieszkamy od składowiska, które jest jedynym składowiskiem odpadów na ten teren nasz. Ale ja jeszcze może też tylko jakby do powiedzenia. Proszę państwa, tu był przedstawiciel TMIOK i przypomnijcie sobie państwo, jeżeli ta usługa jest fatalna, nie do przyjęcia i jest na to inny pomysł, to proszę to wskazać, proszę złożyć wniosek o wystąpienie ze Związku Międzygminnego. Proszę zabezpieczyć środki na zakup co najmniej dwóch, trzech samochodów ciężkich, które będą miały możliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu całej gminy i wywozu z przoku i pójdziemy w tę stronę. To proszę o pomysł, proszę o wskazanie, jak to robić. Zawsze jest tak, że przy dużej ilości koszty idzie zmniejszyć. Natomiast dla nas były koszt
chcę jeszcze powiedzieć, oprócz tego, że trzeba kupić sprzęt, trzeba mieć wyprofitowaną kadrę i trzeba uzyskać certyfikaty przewozu, co nie jest takiego. I kiedy ja napisałam do wniosku i pan przewodniczący komisji wskazał wniosku, czyli pan burmistrz mi odpowiedział, że ja nie mam racji i że to jest monopolista, to tak samo będzie pan wyłowczy z monopolistą, to ja bym napisałam, że Anwarte jest monopolistą i tak samo będzie z przewoźnikiem. Na początku leciutko, a potem statki zaczną wzrastać i powiem, no a teraz nie możemy się pracować, no monopolista. To okej, to ja proponuję, żebyśmy się zwrócili do mnie szybowo. A co szybowo z pojazdem? Ale jeszcze nie jest kartu uczniów. No, może to żadne kartu też nie wiemy. Bo jeżeli to jest nie tak, to to ja proponuję, żeby się zwrócić do szybowo, zapytanie, czy nie chcieliby wyłożyć to. Ja na obliczu, ja może. Ja tak chciałam jeszcze podziękować, tak wszyscy dziękują, to ja tak krótko podziękuję wszystkim, którzy dołożyli swoją cygiełkę do dożynek gminnych, które odbyły się. I mam pytanie do pana burmistrza, czy dostał pan zaproszenie na dożynki powiatowe, które odbędą się w niedzielę. I bo jako, że zdobyliśmy pierwsze miejsce za Wieniec, to czy jakikolwiek transport gmina zaoferuje, żeby dowieźć Wieniec? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie mam do pana Krzysztofa Olniczaka, ponieważ zgłaszał pan na ostatniej sesji odnośnie wywozu nieczystości, żeby zmienić, żeby po prostu są dalej upały. Niestety dwa tygodnie to jest za zbyt długi czas, żeby w tej chwili na wsi trzymać i rozwój robactwa i wszystkiego. Czy dostał pan odpowiedź? Proszę o ciszę. Trzecie pytanie mam. Jeżeli tak poruszacie sprawę przewozów, likwidację, czy nawet to są zamiary, to prosiłabym po prostu też o zabranie głosu tutaj mieszkańców, bo przede wszystkim chodzi o wsie. To dzieci ze wsi są dowożone tymi przewozami i żeby nie była sytuacja, jaką pamiętam 5, 12, 14, 15 lat temu, kiedy żeśmy tworzyli te przewozy, gdzie nasze dzieci musiały po 4 km dochodzić do krzyża. I żeby nie była sytuacja ta sama, szanujmy mienie, które mamy. Bo dzieci w krzyżu niestety mają bardzo blisko. A nasze przewozy, panie burmistrzu, ja teraz mówię, a nasze dzieci naszymi samochodami, które obejmą Jezus, niestety w każdym miejscu stanie, dowiezie i nie widzimy jakichś tutaj problemów naprawdę, żeby brać firmę prywatną. Może by nie było tak, jak pani tu powiedziała, pani Jolanta Korbik, jak właśnie ze śmieciami. Będzie bardzo nisko, a później będzie coraz to bardziej, jak sprzedamy swoje mienie, które mamy. Dziękuję bardzo. Pani sołtys, zawsze zawoziliśmy Wieniec do Żykowy i w tym roku również zabierzemy Wieniec do Żykowy na dożynki gminne. To jest tak oczywiste, ale chcę zasmucić jednocześnie, bo byliśmy również zaproszeni wziąć udział w minioną niedzielę w dożynkach wojewódzkich. I tam już został rozstrzygnięty konkurs wojewódzki na wieńce dożynkowe. Coś tu się poślizgnęło, bo zwycięzca z powiatowych czarnkowsko-trzcianeckich nie weźmie udziału w konkursie wojewódzkim. Ale to jakby nieco... Co to jest będą ogólnopolskie. Natomiast jeśli chodzi o... Wiecie Państwo, dotknęliśmy tematu, bo ktoś zapytał, czy jest rozważane. Ja powiedziałem, że jest rozważane, a ja już w tej chwili mówię o przewozach, a ja już w tej chwili słyszę o wyprzedaży mienia. No kto coś takiego powiedział? Dobrze, dziękuję. Czy ktoś chce odpisać jeszcze? A o to się śmieci nie dostaną. Pani co? Co to za pani? Ja nie otrzymałem.
Dziękuję bardzo. Pan Proszę, proszę bardzo. Ja bym się chciał dowiedzieć od Państwa radnych, czy wiedzą Państwo, kto kazał demontować maszty, gdzie miała być ogłoszona, była ogłoszona żałoba po premierze Polski Janioszu. I czy musiały tak długo być tej konserwacji, no, malowanie, pistoletem to trwało z godzinę czasu, teraz były ładnie kilka dni, może kilkanaście. Na czyje polecenie, bo to wiadomo, że zakup moralnych nie powinien. Czy to dyrektor Stasiak sam sobie sam zlecił, czy może dostał takie polecenie i od kogo? To jedno pytanie. Czy Państwo mnie poczynili? Nie. Dostałem odpowiedź, że dostałem się do konserwacji. To jest wszystko. Ale kto zlecił, jakie będzie wolne. Godzina czasu, co pomalowane, to jest taka klika. No też bym dwie godziny pomalował, panie przewodniczący. No wiem, no wiem, no. No kto zlecił i albo kto nakazał zlecić? Jakie czynności były? Dopisałem szczegółowe wyjaśnienie, a pan na szczególnie dostał odpowiedź. Odpowiedź jest jednym zdaniem, że do konserwacji wszystko. To jest żenujące do waszej odpowiedzi. Nie, ja się zwracam do pana i do państwa rady. Polski rząd ogłosił żałobę narodową i nakazał puścić flagi po maszty. I nie było pan, ale ja mówię, pan słuchał puszczony do połowy. Chwileczkę. Nikt nie przewidział takiej sytuacji, jeżeli coś, jeżeli czegoś pan powie, jeżeli czegoś nie ma, to nie może zaistnieć, tak? Proszę pana, w piśmie pisałem. Kiedy zostały wzięte, do kiedy, jakie zostały przeprowadzone czynności. Szczegółowo. Nic nie zostało, no, zewnętrznie trochę podrywa. No tak, wy jesteście się podsłuchani. Państwo, państwo, no faktycznie. I druga sprawa. Nasz zarządca na zebraniu wspólnoty twierdził, że opłaty budynek jest potrzebą modernizacji. Nie mogą być zmniejszone, ponieważ wzrosła akcyza węgla. Szanowni Państwo, no, na takie wspólnoty nie tylko. Aha, i ten zarządca jest prezesem tam kilku zakładów. Zakładu administracji budynków. Nie? I w każdym składzie węgla jest takie, można sobie znaleźć takie decyzję, że kto został zwolniony z akcyzy. I między innymi takie wspólnoty jak nasze nie tylko zostały zwolnione z akcyzy, nie? Więc albo zarządca nie zna tematu, albo zna i ma tu wsparcie w urzędzie. Proszę bardzo, czy jest ktoś, co się zajmie sprawą z panem? Ale jeżeli pan da mi powiedzieć, prosiłem pana. Zwolnienie o decyzję rozwiązowych. Od pierwszego pozwoli mi pan się powiedzieć? Pozwoli mi pan do siebie zwrócić? Prosiłem pana dwa miesiące temu, żeby pan przyszedł do mnie w poniedziałek na dyżur. Był pan zmaściwiony, w ogóle, że ja mam dyżury. Ale myślę, że gdyby pan był zainteresowany, to by prosiłem pana, żeby pan przyszedł. Obiecał pan, że przyjdzie i mówię pan, że porozmawiamy na temat, w które miejsca powinny trafiać niektóre pytania. Do dzisiaj, co tydzień czekam, czy pan przyjdzie, czy sobie porozmawiam, wyjaśnimy pewne rzeczy. Widzę, że pan po prostu nie chce pewne rzeczy wyjaśnić, dlatego pan... Już panu tłumaczę. Faktycznie rozmawialiśmy przy uroczystości nad Jeziorem Królewskim. W rocznicę śmierci lotniku tej katastrofy. To potwierdzam, tak, żebym przyszedł do tego. Ale proszę pana, nie zawsze jest tak, że akurat, no ja pracuję różnie i pech. Z początku miałem, później w miarę tego czasu wyleciało, że to w każdy poniedziałek, nie? Ale no, ale to nie jest żadna złośliwość z mojej strony. Tylko faktycznie odpowiadam na pytanie. Ale proszę pana, ten pan prezes wprowadza około 300 ton węgla na krzyż. Jeżeli tam też bierze 20% akcyzy, jeżeli, bo ja nie wiem, nie znam tematu, ja tylko zadaję pytanie, to uważam, że to jest nie w porządku. I się ktoś powinien się tą sprawą zająć.
A może państwo wiecie i nie chcecie, bo może takie coś jest. Ale teraz już wiecie i powinniście się zająć. Tak. No bo to jest no, nie wiem, niekompetencja. Jeżeli ktoś może kupić towar taniej, a płaci drożej, to jakie to jest? No nie wiem. No tłumaczę najbardziej prostymi słowami, jak tylko można, żeby to rozumieć. Jesteście magistry, inżynierii, doktory, a podstawowe rzeczy nie powinniście. To jest jeszcze jedna. Poza tym dałem panu na którejś sesji protokół zebrania. I tam dużo rzeczy nie ma, a zarządca się powołał, że były, a protokole nie ma. To cóż to za protokół? Skoro on się później powołuje, że to było, a protokole tego nie ma. Dużo rzeczy nie ma, bardzo istotne. To są takie, no powiedzmy, mniej istotne. Potrzebne jemu i tu panu burmistrzowi, który był na tym zebraniu, reprezentował gminę, bo gmina ma tam 30% udziału. No i proszę sobie wyobrazić, że na pytanie, skąd się wziął dług i kto jest zadłużony na... Kiedyś było 7-8 tysięcy, teraz jest ponad 20. I że to są media. Proszę pana, żadnego nie zostało mieszkania, nie zostało ani woda, ani prąd, to są media, nie? Chyba, że centralne ogrzewanie. To może dlatego każdy siedzi cicho i głosuje tak, żeby płacić tym akcyzę i nie mogli płacić. No bo przecież ponad 20 tysięcy długu? Nie wiem, no. I jeżeli inżynierowie od budownictwa mówią, że oszczędności z tytułu termomodernizacji i ocieplenie, to jest jedno. Mogą wynosić do 50%, a pan, nasz zarządca, obiecał na komisji tej 40%, żeby się mniej płacić. Mniej płacić, a teraz się z tego wycofał. Wy sobie cofał i to. No, bardzo perfidny sposób, wspomagany przez naszego tu burmistrza. Bo to, no to jak to wytłumaczyć? Czytanie premiera, odpowiedzi, które pan otrzymał. I naprawdę ponawiam zadłużenie. Ale panie przewodniczący, pan mi odpowiedział, że rano się zapoznał. To się można zapoznawać, to nie wiem, no ile. Albo na wieczorku pan jeszcze ma, bo przeczyta i to zapoznał się i to włożył do szafy. No i zapoznał się. To jest za tym sprawy? Czy ktoś wygląda niepoważnego? No proszę pana, no pan pełni funkcję przewodniczącego, a zapoznałem się, jest błąd, albo trzeba coś poprawić, albo nawet musi z prokuratury, no panie. No tak czy nie? No i ale tu się nic nie dzieje. Zapraszam pana na poniedziałek. Na co, na kawę, czy sprawę zawarte? No na kawę nie mam czasu, zobaczcie sprawę tak. Proszę bardzo. Nawiązanie do wypowiedzi mojego przedmówcy. Przepraszam. Bo jeszcze? Tak. Przepraszam. Jeszcze będzie, no właśnie. I... Tu jest w tym protokole zebrania ostatniego lutego zadanie też tego pytania nie ma protokole, powinno być. Czy kredyt, który wzięty został na ocieplenie, czyli termomodernizację, jest upust na ten kredyt? No są banki, które dają 20% upustu. 80 tysięcy, 20% to jest 16 tysięcy. No pan zarządca powiedział, że nie, ale nie ma słowa protokole, no panie, no to. To co to za protokół? Pamiętam, że raz pan się pyta na sesji o to, powiedziałem panu jednej. Jeżeli pan ma dowody, że została jakaś malwersacja wykonana... Ja nie wiem, ja się... No wiem, że są banki, które dają 20% opustu. A on czy wziął taki na to, czy taki, to ja nie wiem. Chcę się dowiedzieć, to protokole to są. Nawet nie ma tego protokołu. To co to za protokół? Dziękuję bardzo. Co to za nowa jakość? Co prawda, mój kolega z ławki szkolnej, pan Roman ma prawo do tego, żeby wypowiadać się praktycznie na każdej sesji, ale Wysoka Rado. 10 miesięcy temu wystąpiłem na jednej z sesji państwa z propozycją, zasugerowałem wręcz, powinniście tak to odebrać, iż w poprzedniej komisji nie dane było dokonać kontroli zdarzeń. Dlatego, że pan prezes najwyraźniej się uchylał od tej kontroli. Co Wysoka Rada w tej kwestii zrobiła przez 10 miesięcy? Może warto by było w końcu przeprowadzić kontrolę przynajmniej trzywątkową i zakończyć tą sprawę raz na zawsze. Nie ma protokołów, rzeczywiście tych protokołów wówczas nie było. Jak wygląda obsługa zabóg, nie wiem, wybranych losowo, a przede wszystkim w tej wspólności? To taki mój skromny wniosek, jeżeli Rada się pochyli nad nim i zleciła, że tak powiem, pracę pewnej komisji. Zresztą no, niektórzy radni znają temat,
Natomiast nie dane było szybko zgłębić ten temat. Ale przepraszam, ja też. Proszę mi jeszcze Proszę. Natomiast korzystając z tego, że jestem przy okazji, minął również rok od udostępnienia placu, głównie tutaj z tą sprawą do Państwa przyszedłem. Rok temu również była impreza na boisku nad jeziorem. Zwracaliśmy uwagę, zresztą komisja była posiada i przewodniczący Komisji Gospodarki, wynikła kwestia, że tak powiem, wykorzystania tej płyty w określonej formie i doprowadzenia ją do takiego stanu, w mojej opinii, całkowicie niedopuszczalnego. Teraz to nie chodzi o to, że nie należy tego obiektu ludziom udostępniać. Nie, nie. Nie o to, że mówimy o boisku nad jeziorem. Nad jeziorem. O płycie boiska. W dzień przed meczem ligowym również miała miejsce taka impreza. Szanowni Państwo, ja byłem na tym meczu, postaram się uczestniczyć, jestem kibicem Grawy. Płyta została rozjeżdżona przez ciężki samochód ciężarowy. W związku z tym moje pytanie. Kto prowadzi nadzór nad wynajęciem tej płyty? Kto rozliczył ten wynajem, bo płyta znowu została rozjeżdżona. Nie wyciągnięto kompletnie wniosku, Pani Kalino, Pani wie dokładnie, bo ten zarzut był również pod Pani adresem, niedopełnienia obowiązku. Jak wynajmujemy, to ten, który wynajmuje, rozumiem, że w dobrej wierze oddaje nam tak, jak wynajem. Dzisiaj to będą mniejsze, większe koszty, dla mnie nie ma znaczenia. To jest dobro gminne. Dzisiaj takiego obowiązku, ja wiem, że nikogo nie było z ZUK-u, podczas demontażu całej tej infrastruktury związanej z przeprowadzeniem inwestycji, przeprowadzeniem tej imprezy. Przyjechała o 4 do 5 rano firma z Poznania, wjechała, bo im tak było łatwiej, żeby bliżej było to wszystko nożne. Nie chodzi o to, żeby ludziom nie wynajmować. Wystarczyło tym samochodem wjechać na bieżnię i na bieżnię poznosić i boisko byłoby ok. To wszystko. Ja bym chciał mieć informację, żebyście Państwo mi przedstawili, kto był odpowiedzialny i dlaczego nie dopełnił obowiązku przy pilnowania demontażu. Ilość wystąpień tutaj pana Korusa, myślę, że sugeruje takie akurat zachowanie. Może udałoby się raz na zawsze, że tak powiem, bo po co ten człowiek ma się tutaj nie trzymać? Ale jeśli jeszcze jedno, nie, ale głos panu komisarzu. To ja powiem. Panie Marku, ilość wystąpień jeszcze nie generuje mnogości tematów. Temat jest cały czas ten sam. W związku z czym taka uwaga. Natomiast proszę nie mówić, że nie wyciąga się wniosków. My wyraziliśmy, gmina, ja wyraziłem zgodę na to, żeby firma korzystała z tego stawionego w dniu swojego pikniku. Nieraz do tej firmy zwracamy się z prośbą o takie, czy inne wsparcie. Wiemy dobrze, że ta firma jest pracodawcą dla bardzo wielu ludzi z naszej gminy i gmin ościennych. Chodzi o piłę. W związku z czym zwróciła się do nas firma z prośbą o to, żebyśmy ten stadion udostępnili. Stadion został udostępniony pod warunkami. To nie były wnioski wyciągane z lat poprzednich, tylko po prostu zdroworozsądkowa rozmowa i kalkulacja. Powiedzieliśmy, że wyrazimy zgodę pod podstawowym warunkiem, że mural nie zostanie zniszczony. W związku z czym zażądaliśmy, zanim wyraziliśmy zgodę, plan sytuacyjny rozłożenia wszelkiego rodzaju sprzętu, jaki będzie używany podczas tej imprezy i wyraźnie postawiliśmy warunki. Żaden śledź mocujący w rozumieniu dużych, nie mówię o szpilkach, dużych
śledzi do tych odciągów, nie zostanie wbity w murawę boiska. I plan został nam przesłany. Jeżeli ktoś z Państwa był na tej imprezie, to widzieliście, że wszystkie ciężkie, nie wiem jak to nazwać, sprzęty, urządzenia znajdowały się albo na bieżni, albo poza, na zewnątrz, tak? Wokół boiska. Żaden śledź nie został wbity w murawę. Generalnie chodziło o to, żeby nie przebić na odmianę, jaki tam jest zainstalowany. I tego firma Thule dopełniła, bo rozmawialiśmy również z miłośnikami, ale też aktywistami programu, w porozumieniu zaraz byliśmy. I rzeczywiście trudno było nam wiedzieć, że o 4 rano pracownik urzędu albo ZUB-u ma akurat być na stadionie, bo jakaś ciężarówka tam jedzie. No, przepraszam, nie przewidzieliśmy tego. Rzeczywiście mieliśmy komunikat od tego Rosa, że jest jedyna szkoda, jaka została popełniona, to jest ten ślad po kołach dużej ciężarówki, ale nie ma z tym problemu, ponieważ przejechanie po tym walcem jest w stanie zniwelować i do dosypania gruntów i trawa się odrodzi. Także szkody tutaj w moim rozumieniu pozaśladową szkodą dosłownie przenosi nie miało miejsca. I następnego dnia odbył się mecz. Ja nie słyszałem żadnych innych komunikatów, oprócz komunikatów, bo pytaliśmy następnego dnia od razu, jak to wyglądało. Natomiast moje gratuluję w naszym nie przeszkadzało w zwycięstwie. Czy nie przeszkadzało w zwycięstwie dzień zero? Dziękuję bardzo. Ja złożyłem tutaj do szanownych radnych pismo w sprawie drogi. Od lutego już po prostu interweniuję burmistrza w ubiegłej kadencji u tamtego burmistrza również w tej chwili żona lekarza wypadkowy po raz drugi raz. Jest osobą niepełnosprawną znacznie i w tej sprawie będę uprawnika, bo mam jako osoba represjonowana mam za darmo porady prawnicze. I mówię tu wobec wszystkich przy świadkach, że jeśli ta sprawa nie zostanie naprawiona, podaję Państwa wszystkim wytoczę proces sądowy. U Pana Groza jest również przewodniczący do spraw skarg są zdjęcia, ale tylko po prostu kto robi, po prostu prawnik wskazuje. Tu mam zdjęcia drogi, wypadku i w tej chwili ma Pana obudzę zrobiony się w tej chwili dobrze. Ja jestem niepełnosprawny odmiarowanie, że ona jest niepełnosprawnie znacznie. A w ogóle czy Państwo radni wiedzą, ile jest w naszej gminie niepełnosprawnych znacznie? Proszę powiedzieć, jeden z radnych nie odpowie. Czy któryś z radnych wie? Ranki wyrobimy po gminach poszczególnych i są otoczeni szczególną opieką. Jeśli to ma być taka opieka, ludzie. I ja tu czekam, aż powiedzenie głos w tej sprawie. Macie wszystkie dokumenty. Ja bym się wsłuchał, powiedziałem, że Państwu na Radę Skarga i zgodnie z moimi uprawnieniami Państwu skargę przekazałem Komisji Skargi. Bez zasadnie. Ale proszę Pana, to są sprawy na gorące. To są wypadki. To jest wypadek, że ktoś może powiedzieć, że to jest. Tak. Ja muszę wiedzieć, co z tym zrobić, ale od tego to burmistrza opisałem. Ale skarga została przekazana Komisji Skargi Wniosków. 29 lut już było pismo. U tamtego burmistrza ja mu po prostu odpuściłem, dlatego że mówię o włożeniu mediów. W kanalizie, w wodzie i tak dalej. To mu odpuściłem dlatego. A w tej chwili niestety ja tak dalej egzystować nie może. A jak żona wyjdzie do lekarza i drugiej osoby osobiście na wypadę, Pana pismo trafiło do wszystkich radnych, tak jak Panu powiedziałem. Pańska skarga trafiła na Komisję Skargi. I kiedy oni zabiją? Trzy dni. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest po prostu niezapłacenie mi przez urządzą dewastację okna gminy. Mam decyzję inspektora budowlanego, Pana Karpiuka, która wyraźnie wskazuje, że działanie Urzędu Miasta i Gminy było niezgodne z prawem. Zostało zamurowane oknem drzwi niezgodne z prawem. Ciągłość władzy obowiązuje, mnie ciągłość rocznie obowiązuje. Pan Otto o tym wie, ja chodziłem, pan burmistrz Borowo i tak dalej. I wszystkie dokumenty mam potrzebne, żeby te pieniądze gmina powinna wypłacić. Kiedy to zostanie wypłacone?
Znaczy, żona pan odpowiedział nas w tej chwili. Pana dokumenty trafiły na moje ręce wczoraj. Wie pan co, wie pan się gniewa, ale ja jestem pesymistą, bo ja byłem z żoną stanową i ja nie widziałam sprawiedliwości z państwa strony jakiejś. Po prostu widziałam za miasto jakieś. Więc ja czekam, działam, bo tak jak mówię, niestety. No, nie. A mnie sobie bardzo dobrze, a łącznie jest wszystko. Oznacza pan w tej chwili. Niestety, proszę pana, ja to sam jako mistrz, nie widziałem wszędzie. Nie wiem, to może był inny, przepraszam. Ale no, pan tak mówię, niech pan troszkę naprawdę, bo obraża pan ludzi. Proszę pana, niech pan mi wybaczy, ale ja naprawdę jestem już problemem. Zarzuca pan mi, mówię, pana sumienie nie dlaczego, mówię, no niech pan nie zarabia przepisu, które wczoraj trafiło. Ale proszę pana, ja byłem u państwa w tym, w urzędzie. No nie mówię. I żona uciekają przyszła do was. Nie, dostałem po prostu zbyt. To nie pierwszy raz. Ja co mam robić? Ja radny przekazałem pana dokumenty tak naprawdę wczoraj. Tak, pan nie przychodzi się zapytać. Pan poproszę się w nikim. Zasadnie będzie. Ma pan ale proszę bardzo, proszę się w nikim nie zapytać i nie odpowiadać mi bezczelnie i platonicznie. Dokładnie. Z ubiegłej kadencji pan Gross pamięta, pani Wojtkowa pamięta, pan Gross pamięta i jeszcze pan był prawny. To nie moja wina, że się da się zgodzić za nos pani Tomasowej, która robiła co chciała. Guzik mnie do ogoli, że raz zdominowała. Proszę mi zapłacić za dewastację, bo wystąpię o 10 tysięcy. Bo zapłacicie wtedy parę... Ale nie pan wie, bo się chce zbliżać do charakteru odpowiedzi. Oczywiście. Dostanie pan to, że na swoje czasie do charakteru odpowiedzi. Oczywiście, że tak. A co ja mam zrobić? Chodzę do urzędu i piszę od 3 lat i tu jest nie ma. Jestem obywatelem, płacę podatki, jak się należy, zachowuję się w porządku, proszę mi. Dlatego pana poinformowałem, że pańska skarga zgodnie z regulaminem została przekazana do komisji skargi w takim trybie, jak to przyjmuje. Bardzo proszę. Dziękuję. Mam pytanie. Czy państwo radni znają artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? A mogę go przeczytać w skrócie, pierwszą tylko część. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. A co zrobił pan burmistrz na zebraniu wspólnoty? Żeby tematu nie poruszać, to... A, to się przekazałem panu protokół, proszę się zapoznać. A jeżeli ktoś nie szanuje polskiej konstytucji, albo nie czuje się Polakiem, czy czuje się Europejczykiem, nie? To tutaj jest dziennik ustaw, to tam Konwencja o ochronie praw człowieka po swojej wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada wraz z zmianami. Artykuł 10. Wolność wyrażania opinii. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Każdy prawo to obejmuje wolność przekazania poglądów oraz otrzymania przesłania informacji. I bez ingerencji władz publicznych i względu na granicę i tak dalej, i tak dalej. No, nie no, jak się pan zapozna z protokołem zebrania, to będzie pan wiedział, co zrobił pan burmistrz. A wy jesteście, wy państwo radni, jesteście nad panem burmistrzem i powinniście tą sprawę rozpatrzyć. Ale nie skończyłem. Wy się zachowujecie tak, że się zapoznajecie i nic z tym nie robicie. Dziękuję, teraz kończę. Proszę bardzo. Przed chwilą popełnił pan insynuację. Nie, proszę, że teraz ja przyjaciół mi burmistrz. Popełnił pan insynuację, mówiąc, że teraz wiem coś strasznego. Uważam, że ponieważ obrady są transmitowane, pan publicznie zarzucił taką niegodziwość. Proszę powiedzieć głośno, na czym polegała moja niegodziwość. Czy chce się pan odnieść? Moment. O tutaj. Punkt trzeci. W związku z wystąpieniami na forum Rady Miejskiej osób podających się za przedstawiciela wspólnoty, przewodniczący zebrania, pan Rafał Sroka, zaproponował podjęcie uchwały
przez przedstawiciela wspólnoty podjęto uchwałę, że o ustaleniu jako jedynego przedstawiciela wspólnoty zarządcę. No to na pana tak no, ewidentnie no, przykłady są podane, to sprawę nawet podrywam, że do niego na niego to bez sensu. No to pan burmistrz chciał załatwić sprawę bezprawnie, nie? I to jeszcze tego jest... Proszę pana, ja sam decyduję, co ja mam robić. Przed chwilą czytałem pan 54 artykuł Konstytucji, tam pisze, co mogę robić, tak? Pan słuchał czy nie? A jaki pan jest matematyk? Jeżeli przekazało ocieplenie budynku, ocieplenie. Ja nie obniżam. Pani nie chce dać się obniżyć. Jeżeli bilans ciepli, czy tam kosztuje na przykład od 1000 do 2000 zł, na przykład, a oszczędności z tytułu 40%, ale proszę mi dać dokończyć, bo pan to robi celowo. Pan to robi celowo. Pan to 16 tysięcy minus 2 jest 14 do przodu. Tak samo na kredycie. 80 tysięcy, 20% rabatu, 16 do przodu. No i bez sensu. Od tego jesteście radni, składacie ślubowania, żebyście dbać o ludzi, a to jakoś nie widać. I ciągłość władzy obowiązuje faktycznie, czy to jeden, czy drugi. I miała być nowa jakość, no jest jakość, tylko jaka ona jest. No. Dziękuję bardzo.